Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Nazywam się Stanisław Żółtek. I jak już do tradycji weszło, co roku organizuję, pozwoliłem sobie zorganizować spotkanie z naszymi gośćmi. Pan tutaj moderatorem tego spotkania i przedstawi indywidualnie naszych szacownych gości będzie pan Marcin Rola. Natomiast ja nie będę Państwu zabierał więcej czasu. Sprowadzam się do roli tylko organizatora tutaj tego spotkania w imieniu Kongresu Nowej Prawicy i Stowarzyszenia Rzecz Wolnego Handlu. I oddaję mikrofon panu Marcinowi. Natomiast proszę o klaski dla naszych gości, a dla każdego z nich osobno będą mogą być osobne oklaski. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, witam wszystkich Państwa zgromadzonych tutaj w sali w Krakowie. Rozumiem, że wszyscy chyba z Krakowa przyjechali, bardzo, bardzo dużo osób. Witam oczywiście widzów tam, coś... Poznań, dobrze. Witamy Poznań, tak, ja po prostu z Torunia. Tak, witamy Poznań. Jeszcze są jakieś inne miasta? O. Nie, bo tak zauważyłem, że jak się wjeżdża na warszawskich blachach do Krakowa, to tak się trochę spodełba, ludzie patrzą, więc wolałem od razu podjechać tutaj pod scenę, więc dobra. Ale nie będziemy kontynuowali tego wątku. Szanowni Państwo, cóż, dzisiaj naprawdę bardzo ekscytująca i wspaniała w mojej opinii debata. No, przedstawię naszych gości. Tematem jest źródła antypolonizmu, ale generalnie dzieje się tyle także bieżących różnych innych tematów, szanowni Państwo, że także te tematy będziemy poruszali na tak zwanej naszej wokandzie. Tak więc cóż, zaczynamy. Między innymi pan Ireneusz Lisiak, wielkie brawa. Witold Nadowski. Stanisław Kuzakiewicz. A ja się nazywam Marcin Rola, mam zaszczyt i nieukrywaną przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Dobry wieczór Państwu jeszcze. Witam także widzów w Realu 24, no i przewidujemy, szanowni Państwo, jakieś 2 godziny, może pewnie trochę więcej na nasze spotkanie. Tak więc najpierw oddam głos tutaj naszym drogim tutaj panom publicystom, dziennikarzom, a potem przechodzimy po około 50 minutach do godziny. Ja będę chodził z mikrofonem, mam nadzieję, że chyba dwa się uda, albo ktoś po prostu tutaj będą Państwo podchodzili do mikrofonu i będzie można zadawać pytania do naszych szanownych gości. Tak więc już serdecznie zapraszam, by się zastanowić, jakie pytania chcą Państwo zadać. Tu jeszcze mamy jednego jakże mocnego, wspaniałego zawodnika. Wielkie brawa, Bauer Ando Akka. Jest to człowiek, który mam nadzieję sprowadzi do nas pana Timmermansa i zobaczymy go na wokandzie polskiego sądu, prawda? No tak więc dzięki ci Bauer za to. Szanowni panowie, tak, wielkie brawa, witamy serdecznie panie doktorze. Cóż, panowie, przechodzimy do naszego spotkania. Źródło antypolonizmu, ale generalnie dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje, bo o antypolonizmie to już robimy któreś spotkanie, 5., 6, o tym można mówić bardzo, bardzo dużo. Jesteśmy jakby jednymi z nielicznych, czy dziennikarzy, czy mediów nie mainstreamowych tak zwanych, które poruszają te tematy. Ale chciałem zacząć właśnie od tych wydarzeń dzisiejszych. Dzisiaj, szanowni Państwo, taki cyrk się zdarzył, a właściwie wojna w rodzinie, pan Pereira, pan Sakiewicz, całe to towarzystwo się między sobą tam, pan Cęckiewicz. Między innymi chodzi tutaj o nagrodę książki historycznej i pana Zychowicza, który napisał książkę Wołyń zdradzony i ta książka została jakby odrzucona z tego konkursu, między innymi z honorowego jury, które ocenia te książki w tym konkursie, zrezygnował pan profesor Cęckiewicz, czy między innymi pan profesor Dudek. No właśnie, jak panowie skomentują te tematy także bieżące? Czy widzimy także teraz taką trochę wojenkę na tej tak zwanej prawicy? Proszę Państwa, pozwólcie Państwo, że będę siedział. Proszę Państwa, ta cała sprawa z panem Zychowiczem jest dla mnie zaskoczeniem, ponieważ pan Zychowicz dość kontrowersyjnie przedstawił sprawę Powstania Warszawskiego, przedstawiał również żołnierzy wyklętych. Natomiast
odrzucenie tej książki dotyczącej zrodzonego Wołynia jest zaskoczeniem. Ja w książce Holokaust Kościoła Katolickiego napomknąłem na ten temat, na temat taki, że praktycznie rzecz biorąc ci ludzie byli bez obrony. To, jakie były przyczyny tego stanu rzeczy, wymaga naprawdę bardzo, bardzo wnikliwych badań, dlatego że delegatem rządu na te tereny Wileńszczyzny i Wołynia, przede wszystkim Wołynia, był przedstawiciel ludowców, który blokował, bo to trzeba też powiedzieć, blokował powstawanie oddziałów Armii Krajowej, koncentracji ich, przedstawiając koncepcję sprowadzenia batalionów chłopskich, które nigdy tam się nie znalazły. Druga sprawa, która jest istotna w sprawie Wołynia, to jest sprawa apelu delegatury, żeby ludzie trwali na swoich miejscach zamieszkania, gdy tymczasem delegatura się ewakuowała. I to stanowiło pewną kanwę, na której pan Zychowicz książkę pisał. Została ona zakwalifikowana do konkursu, ale my mamy dzisiaj sytuację polityczną taką, że praktycznie rzecz biorąc nie wolno mówić nam krytycznie o homoseksualistach, o czym sam się przekonałem w marcu, kiedy mnie wyproszono z pociągu. Nie wolno mówić krytycznie również o marszałku, ponieważ nie Rokosowskim, tylko Piłsudskim. Ale o Rokosowskim można już mówić krytycznie, jakkolwiek jego rodzina uważa, że był naprawdę czesnym Polakiem. Ja niezależnie od apelu mojego przedmówcy, pana Marcina, chciałbym w krótkich słowach powiedzieć, czym jest antypolonizm. Bo z antypolonizmem mamy do czynienia, najłatwiej go zidentyfikować wtedy, kiedy jest starcie na linii interesy żydowskie, interesy polskie, interesy niemieckie, czy interesy rosyjskie, słowackie, czeskie, czyli po prostu te interesy, które są dla nas inaczej widziane przez nas, inaczej widziane przez obce nacje. Antypolonizmem, czy też polonofobią określamy termin, który zawiera w sobie wszystkie uprzedzenia wobec narodu. Czyli te wszystkie uprzedzenia, które powodują dyskryminację, niechęć, wrogość wręcz wobec Polaków. I można powiedzieć, że historycznym odpowiednikiem antypolonizmu jest polakożerstwo Bismarcka. To Wielkopolanie, tutaj słyszałem, że ktoś jest z Poznania, to Wielkopolanie się o tym przekonali. Ale trzeba też powiedzieć jedną rzecz, że jakkolwiek Prusacy mocno niszczyli polskość, a szczególnie Kościół katolicki, bo Kościół katolicki był w Wielkopolsce, na Pomorzu, na Śląsku, był ostoją polskości, to przestrzegali prawa, co dobitnie udowodnił Drzymała, ponieważ nie wolno było budować starych siedlisk, to Drzymała po prostu przesuwał codziennie swój wóz o kilka metrów, przyjeżdżał policjant, mierzył, że to nie jest stałe siedlisko, pisał protokół i zabawa zaczynała się od początku, a on w koło jeździł tak swojego pola. Trudno mi w tej chwili po prostu wracać, ponieważ czasowo jesteśmy ograniczeni do czasu zaborów, ale chciałbym zwrócić uwagę, ograniczę się do relacji polsko-żydowskich, dlatego że one bulwersują w ostatnich czasach, bo mieliśmy w 2000, za czasów premiera Buzka, mieliśmy dwa procesy w Waszyngtonie i w Nowym Jorku o majątek pozostawiony w Polsce, jak się później okazało. Dwoje z tych skarżących już wzięło pieniądze w Szwecji i drugi raz próbowali wziąć je w Stanach Zjednoczonych w taki sposób. No, Amerykanie się nie bawią i nie w żadne
mają tę swoją nadzwyczajną kastę troszeczkę inaczej ukształtowaną etycznie. No i ci panowie, którzy chcieli drugi raz wyszarpać pieniądze od Polski, zostali postawieni przed sądem. Natomiast pewne sprawy związane z Holokaustem, szeroko rozumianym, ale Holokaustem, który zawłaszczyli sobie, ludobójstwem, które zawłaszczyli sobie Żydzi, mieliśmy już do czynienia podczas wojny. To dla wielu będzie może zaskoczeniem, ale już podczas wojny oskarżano Polaków o bierność. Jest tutaj, mam tutaj wystąpienie premiera Mikołajczyka w 1942 roku na posiedzeniu Rady Narodowej. Rada Narodowa, jak Państwo wiecie, stanowiła rodzaj Sejmu na emigracji. I Mikołajczyk powiedział, zajmując stanowisko wobec oskarżeń Żydów w wolnym świecie, że Polacy nic nie robią dla ratowania Żydów, że pozwalają na ich eksterminację. 27 listopada w Londynie w 1942 roku, czyli dopiero co zakończyła się akcja Reinhardt w getcie warszawskim, która trwała 6 tygodni. Wtedy wywieziono 330 tysięcy Żydów do Treblinki. I pozwolę sobie zacytować to wystąpienie Mikołajczyka. Cyfry mówią same za siebie. Z liczby przeszło 400 tysięcy osób w getcie warszawskim zlikwidowano ponad 260 tysięcy. On miał dane, które spływały przez delegaturę rządu na kraj, spływały z pewnym opóźnieniem. Od 17 lipca począwszy, a więc w ciągu 3 miesięcy, masowe mordy odbywają się w całym kraju. Zgładza się Żydów polskich łącznie z Żydami z innych krajów okupowanych, przywiezionych na teren Polski. Świat patrzy na tę straszliwą zbrodnię i na wszystko, co się dzieje, i milczy. Rzeź milionów bezbronnych ludzi dokonywa się wśród powszechnego złowrogiego milczenia. Milczą kaci, nie chępią się tym, co czynią. Przyłączam się w imieniu rządu polskiego ze względów zasadniczych do protestu i protestu Rady Narodowej wobec tego zdarzenia. Rząd polski staje w obronie wszystkich swych obywateli bez względu na wyznanie i na narodowość. I czyni to w imię tak interesów państwowych, jak w imię uczuć ludzkich i chrześcijańskich. Takie jest stanowisko Polaków. Dlatego pragnę również przy tej okazji przestrzec te organy prasy żydowskiej, inspirowane z pewnością przez wrogów polskich, które na tle wspólnej tragedii nie mogą powstrzymać się od rozgrywek z Polakami, próbując ich postawić na równi z nazistami. Mamy przeto prawo żądać od tych nielicznych Żydów na terenie światowym, by nie rozpuszczali wieści nieprawdziwych, szkodzących Polsce w tym momencie, gdy nieprzyjaciel morduje tak Polaków, jak i Żydów. Postanowił wytępić jednych, jak i drugich, stosując tylko wobec jednych, ze względu na mniejszą liczbę przyspieszone tempo niszczenia. Proszę Państwa, mieliśmy to w 1942 roku, ale z tymi zdarzeniami dotyczącymi tak zwanego genetycznego antysemityzmu Polaków, oskarżaniem Polaków o genetyczny antysemityzm, mieliśmy również w armii Andersa. Jakoś historycy żydowscy opuszczają i omijają szerokim łukiem informację, że z armią Andersa wyszło 4,5 tysiąca żołnierzy żydowskich. A żeby Żydzi mogli wyjść, było to bardzo trudne, dlatego że kiedy nastąpiło porozumienie Sikorski-Mański, to decyzja była taka, że do armii Andersa mogą wstąpić wyłącznie Polacy. Mało nie przyznają się do tego, że po aneksji, po wejściu przez Sowietów na Kresy Wschodnie, Żydzi dobrowolnie przyjęli obywatelstwo sowieckie. Natomiast, żeby nie dopuścić Żydów do armii polskiej, powołał Stalin specjalną grupę pod dowództwem majora Żukowa. Nazwisko jest podobne do marszałka Żukowa, ale to nie była rodzina, to był major NKWD, który po prostu weryfikował
listy wstępujących do Armii Polskiej. Mimo to 4,5 tysiąca Żydów plus 1100 osób cywilnych pochodzenia żydowskiego wyszło z armią Andersa do Iranu. Kiedy znaleźli się na terenie Palestyny, zaczęły się masowe dezercje. Wtedy prasa światowa, głównie amerykańska, ale żydowska, ale i prasa wychodząca w Palestynie, rozpowszechniała pogłoskę, że Żydzi uciekają z Legionu Polskiego, bo tak to określano w prasie, z powodu antysemityzmu. Jednocześnie podkreślono, że jednym z głównych generałów jest generał Soskowski, który oczywiście stworzył pierwszy obóz koncentracyjny dla Żydów w 1920 roku. Był to obóz internowania i wynikał z zachowań Żydów podczas wojny bolszewickiej. Nie miało to nic wspólnego z obozem koncentracyjnym, ale bardzo, bardzo gładko zostało to przyjęte przez kraje anglosaskie. Żeby zakończyć ten wątek, powiem, że pod Monte Cassino walczyło z tych 4,5 tysiąca żołnierzy żydowskich walczyło 732 żołnierzy i 130 oficerów i podoficerów. Czyli możemy sobie zdać sprawę, jaka grupa ludzi po prostu zniknęła. Armia zeszła do poziomu korpusu, czyli nie była po prostu zdolna do samodzielnych działań taktycznych. Czy nazwiemy to antypolonizmem? Niewątpliwie tak, dlatego że praktycznie rzecz biorąc, to co powiedziała pani doktor Kurek, od chwili wybuchu wojny Żydzi twierdzili, że to nie jest ich wojna, jest to wojna Polaków. Ta wojna nie obchodzi. I znamienna jest rzecz, że do 1942 roku praktycznie rzecz biorąc Żydom się nic wielkiego nie działo. I historycy żydowscy, którzy zajmują się Holokaustem, rozpoczynają całą narrację od 1942 roku, niektórzy bardziej odważni od 1941, od ataku na Związek Radziecki, bo tam rzeczywiście Niemcy wchodząc rozstrzeliwali komisarzy ludowych i Żydów, no bo z założenia niemieckiej propagandy wynikało, że Żydzi to są komuniści i w związku z tym należy ich likwidować. Jeszcze nie było konferencji w ONZ, gdzie zadecydowano o tym, co z Żydami zrobić. Ja powiem taką historię, którą zamieścił Emanuel Ringenblum w swojej kronice. Mianowicie on pisze, że chuligani polscy podczas łapanki zakładali gwiazdę Dawida na rękaw. Polacy szybko się zorientowali, jeszcze getto nie było zamknięte, że podczas łapanek Niemcy wypuszczają Żydów, którzy noszą opaski z gwiazdą Dawida, a łapali wtedy na roboty i nie tylko na roboty. Natomiast Polaków pakowali do budy i wywozili albo na roboty, albo też na pamiątek. Wobec tego, jak zorientowali się Polacy, że tak jest, to kupowali albo zaopatrzyli się w opaski z gwiazdą Dawida i często przez pomyłkę z satysfakcją też odnotował Ringenblum, że założyli opaski nie na tą rękę, na którą trzeba i Niemcy ich po prostu zabrali. Ale oczywiście używam w stosunku do tych próbujących w jakiś sposób wymigać się od wywózki na roboty Polaków. Miałem satysfakcję, widać w tych zapiskach, że jest to pewien rodzaj satysfakcji. Żydzi musieli nosić opaskę na prawym ramieniu. Polacy zakładali opaskę zwykle na lewy, to ja zakładali opaski biało-czerwone. Więc jak założył opaskę na lewą rękę, to natychmiast go Niemcy pakowali do budy. Oskarża się Polaków, strona żydowska oskarża Polaków o bierność i oskarża Polaków o to, że nie zrobili nic dla Żydów. Proszę Państwa, w książce, która się ukaże na przełomie roku, przytaczam pewne dane, które zamieścił Tom Segev, profesor Instytutu Hebrajskiego w Jerozolimie. W Tel Awiwie. On
po prostu pokazał, że żydowska agencja w Palestynie nie była zainteresowana sprowadzaniem Żydów z Europy Wschodniej. W związku z tym tam trwały wieczne kłótnie o to, na co przeznaczyć pieniądze. Lepiej kupić ziemię i posadzić gaje oliwne i sprowadzić Żydów, nowego Żyda, niż po prostu hołotę z Europy Wschodniej. I tak to niestety było. Dzisiaj do tego się nie chcą przyznać. No i stąd mamy te różne sprawy związane z żądaniami. Żydzi są jedynym narodem na świecie, którzy uważają, że księgą wieczystą jest Tora i zapisy Tory, więc próbują w jakiś sposób opanować i stworzyć wielki Izrael. Jemen, Syria, te tereny są w gestii ich zainteresowań. Natomiast uważają, że majątek bezspadkowy należy się im. Nieważne, bo ja rozumiem, że można dochodzić swojego majątku, jeżeli się wykaże pokrewieństwa. Jeżeli się nie wykazuje pokrewieństwa, to majątek zgodnie z prawem rzymskim starym przechodzi na własność państwa. No niestety mamy sytuację, jaką mamy. Mimo sympatii niektórych z nas do prezydenta Dudy, no, zachowuje się on troszeczkę jak słoń w składzie porcelany w tej sprawie, nie mówiąc już o rządzie i o milczeniu PiS-u w tej sprawie. To dziękuję. Ja na razie tyle. Przekazuję. Bardzo dziękujemy. Ireneusz Lisiak, wielkie brawa. Dziękuję serdecznie. Przypominam, że w drugiej części przechodzimy do Państwa pytań, dlatego już proszę zbierać w sobie te pytania. I teraz głos oddaję Witoldowi Gadowskiemu, czyli zaczniemy oczywiście, jeżeli będą Panowie łaskawi, sprawa Zychowicza i dalej źródła antypolonizmu. Proszę. Szanowni Państwo, no, zacznę żartobliwie, bo tu Pan Ireneusz powiedział o batalionach chłopskich, a ja proszę mi wybaczyć frywolność skojarzenia. Pomyślałem sobie, że żyjemy w epoce batalionów babskich. I to oddaje jakby istotę rzeczy. To, co się dzieje wokół tej nagrody, to także takie mazgajstwo i takie mięczakowanie, że ja mam większe buty, ty masz mniejsze i w ogóle to jest... Znaczy, o co chodzi? Te wszystkie nagrody, które są obecnie przyznawane, służą właściwie promocji określonych osób, postaw i środowisk. I tu abstrahując od tej nagrody, to zdarzyła mi się taka refleksja na temat Nagrody Nobla, która została poparta wcześniejszym wertowaniem listy laureatów Nagrody Nobla. I ona rzeczywiście jest coraz bardziej chorobliwa. Już nie mówię o Wilfridzie Jelinek. Nie wiem, czy Państwo czytaliście. Jak czytaliście, to nie zazdroszczę snów. Ale czy Dario Fo wcześniej, mój ulubiony, Dario Fo, to był to wyjątkowy, mówiąc krótko, kretyn, który także otrzymał Nagrodę Nobla. I nie mogłem zrozumieć, dlaczego to tak zjeżdża. Oczywiście znam mechanizm przyznawania tych nagród. Wiem, że to właściwie ogólnoświatowy mechanizm promocji, zmiany postaw. Ale patrząc na Nagrodę Nobla ubiegłoroczną, w sposób spieszony przyznaną w tym roku, no bo w zeszłym roku, prawda, skandal seksualny uniemożliwił, chociaż powinien przyspieszyć właściwie przyznanie Nagrody Nobla, doszedłem do wniosku, że niesłusznie uważamy, że zaginęła gdzieś w odmętach historii Nagroda Lenina. Bo ona właśnie się przeistoczyła. I dziś, gdybyśmy podmienili nazwę Nagrody Nobla na Nagrodę Lenina, to zrozumielibyśmy istotę całego procesu kształtowania tak zwanej kultury. To jest oczywiście ten diapazon międzynarodowy, ale skoro pytasz o tą nagrodę, no cóż, zdarzają się kłótnie w dosyć hermetycznych środowiskach, które uważają, że są całym światem. I jedni gniewają się na drugich, bo w tym roku dostałem nagrodę, a w zeszłym roku ty nie dostałeś, albo odwrotnie. Więc chwalcie nas, my będziemy chwalić was i tak będziemy się nagradzać, a publiczność będzie to łykała
jak przysłowiowe pelikany, prawda? Że cały czas towarzyszy temu wiara magiczna, że magiczną moc nagród. Pierwszy wprowadził to na naszym odrodzonym rynku kulturalnym, przepraszam za sformułowanie, nie znalazłem lepszych słów, Adam Michnik, ustanawiając nagrodę Nike. I ta nagroda Nike jest coraz bardziej nikła. A symbolem tej nagrody stał się gnój kuczoka. To jest bardzo, bardzo dużo mówi o preferencjach estetycznych tego grona. Dlaczego tak się dzieje? Bo de facto zadanie polega na tym, żeby przebudować w naszych głowach trzy podstawowe pojęcia. Prawdy, piękna i dobra. Prawda jest już kontekstualna i relatywna. Piękno właściwie jest brzydotą, bo im brzydsze, tym piękniejsze. Im coś bardziej prowokujące i szokujące, tym bardziej piękne i nagradzane. A dobro, no dobro to jest w ogóle przestarzałe, głupie, kojarzy się z babcią w kruchcie, czy z tym takim Jezuskiem, który nie wiadomo co wyraża i wisi na krzyżu, a właściwie trzeba by coś z nim zrobić, jakiś performance, przekształcić, bo to takie nudne, oklepane i nie niosące jakiejś inspiracji twórczej. Więc dopóki tak będzie przebiegały tory kultury, tory, na które wrzuciło kulturę pokolenie 68, mówię to tak z grubsza, bo moglibyśmy się wdawać w różne analizy, to żeby nie przedłużać, bo to po prostu ma być potok pytań i odpowiedzi, a nie upajania się własnymi diagnozami, powiem tyle. Nie bardzo obchodzi mnie ta kłótnia w rodzinie, i nie bardzo przywiązuje wagę do tych przeróżnych nagród. To, że pan Piepciński obrazi się na pana Iksińskiego, a pan Malinowski nie czyta pana innego, właściwie mało mnie obchodzi. Obchodzą mnie teksty, obchodzą mnie idee, obchodzą mnie nowe pomysły na odrodzenie polskości i wspólnoty polskiej. I ostatnie zdanie, które może być zarzewem do jakiejś małej naszej dyskusji. Nie jest z nami tak źle, bo to tylko kwestia punktu odniesienia. Jeżeli odniesiemy nasze położenie do położenia porównywalnego ilościowo, może nawet liczniejszego, narodu kurdyjskiego, to nie jest tak źle. Chociaż właśnie na narodzie kurdyjskim obnaża się mechanizm międzynarodowych gier. Nie jest z nami tak dobrze, jeżeli odniesiemy nasze położenie do położenia diaspory żydowskiej. Bo wtedy zauważymy, że 60 milionów Polaków w świecie znaczy dużo mniej niż może 20 milionów członków narodu wybranego. Dlaczego tak jest? To jest moment do twórczego zastanowienia i pracy. Bo dziś już powinniśmy przestać narzekać, tylko zacząć sensownie pracować nad budową kultury polskiej organizacji. Tego, czego nam nie dostaje, polskiej organizacji. Spróbujmy zastanawiać się, tworzyć polską organizację, a wtedy ten polski walec zacznie się toczyć dużo równiej i sensowniej niż dotąd, Marcinie. Witold Gadowski, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Cóż rzec, teraz moja ulubiona chwila nadeszła, wiekopomna chwila, czyli przekazanie mikrofonu niezastąpionemu redaktorowi Stanisławowi Michalkiewiczowi. No i cóż, no, to samo pytanie. Już Państwa serdecznie zapraszam do obmyślenia sobie pytań do naszych szanownych gości. Redaktor Stanisław Michalkiewicz. Proszę Państwa, odpowiadając na pytanie tutaj postawione przez Pana Rolę, powiem tak, że nic tak nie gorszy jak prawda. Nic tak nie gorszy jak prawda, w związku z tym, jeśli ktoś chce uniknąć zgorszenia publicznego, no to nie może mówić prawdy. Nie może mówić prawdy, bo wtedy jest zgorszenie, a nie ma nic gorszego jak zgorszenie. I pan Zychowicz, on różne rzeczy robi, takie pokazuje taki odwrotny punkt widzenia, odwrotną pozycję w swoich różnych książkach, o których tutaj była mowa.
Ale akurat wycofanie książki z nagrody, no można było nie przyznać jej i tyle, no jak mu się nie podobała. Natomiast wycofanie tej książki w ogóle z konkursu jest pewną demonstracją. Jest pewną demonstracją. No i jaki jest sens i cel tej demonstracji? Warto się nad tym zastanowić. Otóż przyczyna, myślę, tej demonstracji jest taka, że Piotr Zychowicz tam podważa takie powszechne przekonanie, że rząd polski, delegatura rządu i Komenda Główna Armii Krajowej troszczyła się o los wszystkich Polaków, gdziekolwiek by nie byli. Tymczasem, no niestety, prawda jest gorsząca. Prawda jest gorsząca. I on właściwie podał takie fakty, o których pisze w swoich wspomnieniach, w swoich pamiętnikach Adam Hrabia-Rönnicker. Adam Hrabia-Rönnicker był przewodniczącym jednej z dwóch polskich instytucji, które oficjalnie działały w Generalnej Guberni. To była Rada Główna Opiekuńcza, bo pierwszą taką instytucją to był Polski Czerwony Krzyż, to hrabina Maria Tarnowska tym kierowała, a on kierował Radą Główną Opiekuńczą. I kiedy Niemcy uderzyli na Rosję w 1941 roku, to obszar Wołynia i Małopolski Wschodni, jak to się nazywało, został przyłączony do Generalnego Gubernatorstwa i Rada Główna Opiekuńcza zaczęła tworzyć tam swoje placówki. W związku z tym on jako prezes Rady Głównej Opiekuńczej był dosyć dobrze poinformowany o sytuacji, jaka tam występuje. No i już w 1942 roku miał sygnały, że Ukraińcy coś szykują. Coś szykują, no tak ogólnie, że coś złego szykują, ale konkretnych wiadomości nie, a w każdym razie w tych pamiętnikach tam tego nie podaje. Ale no, skoro coś się szykuje złego, to trzeba się przyszykować na przyjęcie tego złego. W związku z tym, dzięki kontaktom takim, które miał, bo zarzuca się tam jemu też zresztą, że był, że kolaborował z Niemcami. No to warto wyjaśnić ten zarzut, dlatego że jak Państwo pamiętacie, czy wiecie, Rzesza Niemiecka była państwem socjalistycznym. Dzisiaj lewica się nie chce do tego przyznać, że Hitler to jest człowiek lewicy, że to ich człowiek, no, wypierają się jak tam diabeł święconej wody. Ale no to była prawda. Wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler wprowadzał socjalizm po swojemu. Inny wybitny przywódca, Józef Stalin, też wprowadzał socjalizm i po swojemu. To byli przywódcy dwóch radykalnych nurtów w socjalizmie. Były inne, łagodniejsze, były tam socjaldemokracja, to były radykalne nurty. I Rzesza była państwem socjalistycznym. I rząd Generalnego Gubernatorstwa, tutaj rezydujący na Wawelu, prowadził taką politykę i zbierając podatki z obszaru Generalnego Gubernatorstwa, układał budżet, a w tym budżecie była pozycja pomoc społeczna. Pomoc społeczna. No i Adam Hrabia-Rönnicker uinterweniował u Niemców wielokrotnie, że skoro tak, no to powinni te pieniądze przynajmniej częściowo przekazywać Radzie Głównej Opiekuńczej, bo ona w takim szczytowym okresie rozwoju wydawała 2,5 miliona posiłków dziennie. I to wszystko było finansowane z ofiarności społeczeństwa polskiego, a te środki zgromadzone tam na koncie tej pomocy społecznej do Rady Głównej Opiekuńczej nie trafiali. I on tam często interweniował na Wawelu, chodził tam, no Niemcy to jak im tam jeszcze rura nie zmiękła, to tak go traktowali dosyć surowo, ale on tam im nie kocał, kiedyś taką sytuację miał, bo większe grono tych Niemców, no i jeden z nich powiada, mamy wreszcie dokumenty świadczące o tym, że Kraków jest miastem niemieckim.
No, to z rolnikiem mówi, to ciekawe, co to za dokumenty. Ano, mamy tu dokument taki, że Kościół Mariacki w Krakowie ufundowała niemiecka społeczność miasta Krakowa. No i co pan na to, panie hrabio? On powiada, no, bardzo mi przyjemnie słyszeć, że niemiecka społeczność miasta Krakowa była tak hojna, że ufundowała w tym mieście taki piękny kościół. Ale dlaczego Kraków ma być z tego powodu uważany za niemieckie miasto? Moja rodzina, powiada rolnikier, ufundowała w Rzymie kościół świętego Stanisława. Ale nigdy by nam nie przyszło do głowy, żeby Rzym nazywać polskim miastem. Nawet ci Niemcy się śmiali. Otóż, proszę Państwa, rolnikier pisze, że w związku z tymi pogłoskami, że coś złego się szykuje, przez kontakty na niskim zresztą szczeblu tam powiatowym załatwił z Niemcami, że na polskie wsie zaczęli przydzielać po 5 karabinów za amunicją. I ta akcja się rozpoczęła. 5 karabinów za amunicją. I tam, gdzie ta broń była, to tam ukraińska powstańcza armia nie atakowała. Więc wydawało się, że to jest jakieś antidotum, które pozwoli na ochronę polskiej społeczności Wołynia i Małopolski Wschodniej przed UPA, ale z delegatury rządu i z komendy głównej przed kategoryczny rozkaz zaprzestania tej akcji i nawet oddania tej broni, która już była. W rezultacie rzeczywiście ludność polska na Wołyniu została w przeddzień tej rzezi wołyńskiej w 1943 roku pozostawiona bez żadnej ochrony. Nawet te próby zorganizowania samoobrony zostały storpedowane. No i ujawnienie takiej prawdy jest gorszące, bo no, podważa tezę, jakoby tutaj delegatura rządu i tego, to byli, no nie. Dlaczego delegatura rządu i komenda główna? No z tego powodu, że Sowieci bez przerwy Churchilla informowali o tym, że polskie podziemie, Armia Krajowa kolaboruje z Niemcami. No, to by mieli taki dowód, o proszę, Niemcy im broń dają, prawda? No to i rząd polski nacisnął i tutaj delegata i komendę główną, żeby takiego pretekstu sowieciarzom nie dostarczać. No ale tam co najmniej 100 tysięcy ludzi zapłaciło życiem w koszmarnych męczarniach. Taka była cena tej politycznej poprawności. Otóż pan Zyskowicz to ujawnia, więc to, no mówię, prawdę napisał. I dlatego, no jeszcze z jednego powodu, że no, Ukraina jest naszym strategicznym partnerem. W związku z tym podlizujemy się im i tu lepiej nic nie mówić, niż tam mówić jakąś prawdę. Po co ta prawda jeszcze komu, do czego potrzebna? Prawda nie jest do niczego potrzebna. Najlepsza jest legenda ucukrowana i tak dalej. Proszę Państwa, przechodzę teraz do... Także to ma charakter. To ja bym jednak tutaj się nie zgadzał z panem redaktorem Gadowskim, że to nas nie obchodzi. Obchodzi nas dlatego, że skoro taka demonstracja została zrobiona, no to ona miała zrobić również na nas wrażenie chyba. Ale jakie? No takie, że wiecie, rozumiecie, tutaj pewnych tematów tabu nie poruszamy, a jeśli nawet je poruszamy, to nie w taki sposób, żeby rozdrapywać stare rany, bo komu to służy? No to za komuny tak było. Komu to służy? Jak ktoś rozdrapywał stare rany, no to co się wtedy działo? Działał na wodę, puszczał wodę na młyn zachodnioniemieckich rewizjonistów i odwetowców z chubką i czają na czele. No to była taka teza, pamiętam w 1968 roku, jak były wydarzenia marcowe, akurat ja byłem studentem i mieliśmy zajęcia z wojska i ostre strzelanie było, no i tak zimno było strasznie, więc to strzelanie wypadło źle i pułkownik Kwaśniewski, który tam nami dowodził, kazał zbiórkę zrobić i powiada nam tak, jak mówił przez zaciśnięte zęby, mówi nam, to cała kompania nie wykonała strzelania, mimo że karabinki były przestrzelane, warunki widoczności dobre. Ja tu podejrzewam waszą złą wolę, a każdy żołnierz, który nie wykona strzelania, będzie uważany za agenta Bundeswehr. No, tak. Proszę Państwa, to są takie niby komiczne, ale
No wszystkie takie rzeczy, które się dzieją na świecie, miewają takie swoje aspekty strony tragiczne, ale mają też groteskowe właśnie z elementami takimi komicznymi. No i tu właśnie coś takiego jest. Jeśli chodzi o antypolonizm. Proszę Państwa, no skoro mówimy o źródłach antypolonizmu, to dobrze jest tak od strony historycznej spojrzeć na to, kiedy antypolonizm zorganizowany się pojawia. Otóż on się pojawia w XVIII wieku w postaci dojrzałej. Polska do XVIII wieku, właściwie jeszcze tak mniej więcej do 3/4 wieku XVII, zajmuje pozycję mocarstwa europejskiego. Słabnącego, ale mocarstwa europejskiego. W wieku XVIII już tak nie jest. Polska nie jest mocarstwem europejskim, Polska się degraduje. No i oczywiście to tak jak na drzewo, które tam usycha, różne grzyby tam wzrastają, jeszcze bardziej je niszczą. No to tak samo i ten antypolonizm się narodził. Dlaczego? Ano, trzy państwa sąsiadujące z Polską, to tak jak pozbawiony złudzeń ksiądz biskup Ignacy Krasicki napisał taką bajkę o jagnięciu, które w lesie napotkały wilki. Wilki przydybały jagnię, no i chcą już je rozszarpać i zjeść, a jagnię nagle postawiło sprawę na nieubłaganym gruncie praworządności, o tak jak nasza kasta nadzwyczajna. No i powiadam, no jak to tak? Bez zdania racji chcecie mnie tu rozszarpać i zjeść? I wilki się zreflektowały, rzeczywiście tak nie można. No i uzasadniły mu to, dlaczego tak zrobią. Trzy powody mu podały. Smaczność, słaby i w lesie. Zjedli niezabawem, powiada ksiądz biskup. No i właśnie tutaj było. Tak samo trzy państwa sąsiadujące z Polską doszły do wniosku, że no, dobrze by było tym słabnącym państwem się podzielić i wzmocnić się, zwłaszcza Prusy by się bardziej wzmocniły. Proszę Państwa, Polska miała 13 milionów mieszkańców, a Prusy tylko 2,5. Ale to Prusy Polskę rozbierały, a nie odwrotnie. Co więcej, Stanisław August, nasz król, w takim liście do Katarzyny skarży się na króla pruskiego, powiada, król jegomość pruski ustanowił komorę celną w Kwidzynie i tam łupi polski eksport przez Gdańsk i mówi tak, pisze Stanisław August, że król jegomość pruski z tej komory celnej ma 900 tysięcy rubli dochodu, co jest równe dochodowi z całych Prus brandenburskich. Z całych, z jednej komory. O 100% podwoił dochody państwowe. To pokazuje, jaka bogata była Polska, jak biedne były Prusy. Ale to Prusy Polskę rozbierały, a nie odwrotnie. Proszę Państwa, tak jak to z tymi wilkami. No, nie można było tak rozebrać państwa sąsiedniego. Trzeba było dostarczyć jakiś pozór moralnego uzasadnienia. I ponieważ w XVIII wieku bardzo wielki wpływ na opinię europejską, zwłaszcza wśród ludzi wykształconych, wywierali francuscy filozofowie. O dzisiaj byśmy ich nazwali publicystami, ale wtedy jeszcze nikt takiego słowa chyba nie używał, więc filozofowie. I wszyscy się przejmowali tym, co ci filozofowie napisali, tam przyjmowali te ich myśli jak swoje. To tak samo jak środowisko mikrocefali Gazety Wyborczej, jak Michnik coś powie, to oni też tak myślą. Jakby mu się zepsuł telefon komórkowy, no to tragedia, nie wiemy, co myślimy, prawda? Na szczęście mu się nie psuje. Proszę Państwa, więc ci filozofowie postanowili, przywódcy państw ościennych, obstalować u filozofów właśnie pozór moralnego uzasadnienia. No i filozofowie oczywiście nie za darmo. Katarzyna czasami musiała wstrzymywać wypłaty dla oficerów, pensji dla oficerów, żeby filozofom dogodzić, żeby się wywiązać z filozofom. No i filozofowie opracowali taką formułę, która stanowiła pozór moralnego uzasadnienia. I nawet część Polaków tę formułę przyjęła, nawet do dzisiaj to ona funkcjonuje, że no, Polacy są organicznie niezdolni do rządzenia takim dużym państwem.
No, nieprawda, bo przecież 150 lat wcześniej bardzo dobrze sobie radzili z jeszcze większym państwem, no ale Francuzi mieli rację, nie, organicznie są niezdolni, więc jak gdyby z natury rzeczy, wobec czego najlepiej będzie, jak się nad nimi roztoczy kuratele starszych i takich mądrzejszych. No to wtedy zniknie to siedlisko anarchii w sercu Europy, bo Europa nie może tak patrzeć obojętnie na siedlisko anarchii. Będzie to lepsze i dla Polaków, i dla Europy. No i Europa przyjęła to do wiadomości, nawet niektórzy Polacy przyjęli to do wiadomości. I proszę Państwa, przypominam tę formułę przez filozofów sprokurowano jako pozór moralnego ustania, dlatego że ona zmartwychwstała teraz, po raz kolejny zmartwychwstała, jako właśnie dojrzała postać antypolonizmu. Jeszcze tylko kilka, bo to nie tylko. Antypolonizm się objawiał w postaci dojrzałej w dwóch jak gdyby odmianach, pruskiej i rosyjskiej. Tu jest dobrą postacią, jest Fryderyk II, drugi po prostu Polakami gardził. Uważał, że są niżsi w ogóle cywilizacyjnie, niżsi kulturowo, niżsi umysłowo i nazywał ich jak swego powodu Irokezami, zwał Irokezy. No i, bo to Indianie tacy byli w Ameryce, to na niskim stopniu rozwoju podobno, no i to Irokezów miał za tego i to co z Irokezami, trzeba ich ucywilizować, ale na naszą modłę, prawda? I to jest antypolonizm pruski, to ten polska gospodarka, te wszystkie wynalazki, to jest cały czas ta nitka się przewija. Natomiast rosyjski antypolonizm był trochę inny i to się uwidoczniło w czasie wojny bolszewickiej. Z kim wojowali bolszewicy? Z polskimi panami. No i którzy co robili? Tak jak to w syzyfowych pracach napisał Stefan Żeromski, że ci maleńcy uczeni profesora Majewskiego w swoich wypracowaniach masakrowali nieszczęsną Polszę, przedstawiając ją jako gniazdo rozbestwionej szlachty, mordującej lud ruski przy akompaniamencie okrzyków psia krew i psia dusza. I to właśnie te wzorce przyjęła propaganda bolszewicka i jakimś takim, no nie wiem, chichot historii sprawił, że dokładnie z takimi samymi oskarżeniami wobec narodu polskiego wystąpiła pani Olga Tokarczuk, nasza noblistka. Aktualna. Ona powiedziała, że Polacy byli mordercami, okupantami i wyzyskiwaczami. Mordercami, okupantami i właścicielami niewolników. Więc trzy takie, no to jest dokładnie ten antypolonizm bolszewicki. Dlaczego pani Tokarczuk sobie go przyswoiła? No nie wiem, to jakimiś zagadkowymi drogami do jej tam szarych komórek to się przedostało. Nigdy tam u niej w duszy nie byłem, szczerze mówiąc, specjalnie nie żałuję, ale no co, jakąś drogą to musiało trafić. Proszę Państwa, teraz mamy do czynienia jeszcze z trzecim antypolonizmem. Tu mówił pan Ireneusz Lisiak, pan Gadowski, z żydowskim. Chodzi o to, że jest interes do zrobienia. Ale ten interes ma taką specyfikę, że trzeba narodowi polskiemu przyprawić odrażającą twarz narodu morderców, odrażający wizerunek narodu morderców. No i jest całe sztaby pierwszorzędnych fachowców, nad tym pracują. I to zmierza do, właściwie już się pojawiła ta formuła zmartwychwstała w nowej szacie, ta formuła XVIII-wieczna. Polaków nie można zostawić samopas. Ale już nie dlatego, że nie potrafią rządzić dużym państwem, że nie mamy dużego państwa. Tylko, że jak w przeciwnym razie, jak ich się zostawi samopas, to znowu zrobią coś okropnego. Znowu. No i to znowu musi być odpowiednio uzasadnione. No i tu Jan Tomasz Gross, tam wszyscy jego epigoni, tam kręcą filmy, tam piszą książki, tam
jakieś uroczystości odprawują i tak dalej. Proszę Państwa, więc to są te źródła antypologii. Ja nie sądzę, żeby, tam ci Żydzi, diaspora żydowska żywiła wobec Polaków czy narodu polskiego jakieś takie uczucia wrogie. Nie. No, być może są tacy, którzy Polaków nie lubią, ale myślę, że większość w ogóle tego aspektu nie dotyka. Natomiast jeszcze raz powtarzam, jest do zrobienia interes i on ma taką specyfikę, że narodowi polskiemu trzeba przyprawić odrażający wizerunek narodu morderców, no i mu się go przyprawia. I my, proszę zwrócić uwagę, że za pieniądze polskiego podatnika, za przyzwoleniem polskich władz, no powiem nawet za dopieszczeniem ze strony polskich władz, powstał również w Warszawie ośrodek antypolskiej propagandy. To jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. To jest, taki jest cel istnienia tej firmy. Taki jest cel istnienia tej firmy i my na to pozwalamy. My za to płacimy. No to dlaczego antypoloniści mieliby się powstrzymywać przed swoimi akcjami? My sami im dajemy środki, nawet w sensie dosłownym, do ręki. No i tak jak tutaj mówił pan redaktor Gadowski, trzeba się jakoś upamiętać, powinniśmy się upamiętać, nie robić tego, to wtedy przynajmniej im to, tę akcję utrudnimy, a być może nawet ją uniemożliwimy. No ale to trzeba sobie zdawać sprawę, że tam pracują sztaby pierwszorzędnych fachowców, no i tam przy pomocy takich wynalazków, na przykład to naziści. Jego świątobliwość Benedykt XVI, jak był w Brzezińce, dokonał majstersztyku propagandowego. Przemawiając tam, na terenie obozu, powiedział, że Niemcy były pierwszym krajem okupowanym przez nazistów. No przecież majstersztyk. Niemcy ze sprawców II wojny światowej jednym susem wskoczyli do pierwszego szeregu ofiar. No czegoż chcieć więcej? Widzimy, jak nasi nieprzyjaciele, jak są finezyjni. No i my musimy im dorównać, ale no, na razie się państwo nasze zajmuje zupełnie czym innym. W związku z tym nie ma do tego głowy, a być może jeszcze będzie gorzej, bo jak się objawią skutki amerykańskiej ustawy 447, no to jak nam każe rząd amerykański podpisać, to my tu chyba podpiszemy, to znaczy podpisze rząd aktualny i co nam wtedy powie, bo tego już nie będzie można ukryć. Bo powie nam wtedy tak, no dobra, podpisaliśmy, ale to i tak macie szczęście, że to myśmy podpisali, bo gdybyśmy my nie podpisali, to Tusk by to podpisał i dopiero by było nieszczęście. Dziękuję. Nie zaspokojony Stanisław Kudarkiewicz i zakończy tyle do posła Stanisław Żółtek. Proszę bardzo. Proszę Państwa, tylko dwa słowa na temat tego wydarzenia z wyrzuceniem książki z możliwości nagrodzenia. Tu też bym się nie zgodził z panem redaktorem, że to jest takie nic nieznaczące i nas nic nie obchodzi. Dlatego, że jednym ze sprawców tego wyrzucenia tej książki, żeby nie mogła być oceniana albo nie mieć nagrody, jakakolwiek, bo ona nie była marna czy żydowska, faktycznie, to mnie nie interesuje. Ale jednym ze sprawców, a właściwie głównym sprawcą, była Telewizja Polska. A wiemy, że Telewizja Polska jest emanacją rządu polskiego. Czyli rząd polski pokazał nam, no, jaką ma nową, nową poprawność polityczną. Znaczy, ja jestem przeciwny czemuś tak nieważne, czy to jest ważne, czy to było słuszne, czy niesłuszne. Później mnie to obchodzi. Natomiast jestem przeciwnikiem poprawności politycznej, temu terrorowi tej poprawności, która jest na świecie, tej komunistycznej, socjalistycznej poprawności politycznej, nienormalnej, nie, już nawet nie socjalistycznej, nienormalnej. I nie chcę, żeby w moim kraju była tworzona nowa, inna, jakaś mała, własna poprawność polityczna, która będzie odbierała nam wolność. I dlatego jestem, nie bardzo mi się to nie spodobało i jestem tego przeciwnikiem, głównie z tego powodu i to wszystko, co na ten temat powiem. Natomiast były tutaj poruszane w sprawach, no, antypolonizmu kilka rzeczy było poruszanych.
sposób działania organizacji żydowskich, jeżeli chodzi o mienie albo ich zachowanie, to zanim powiem takie końcową rzecz, ja powiem tu bardziej ze swojego doświadczenia, bo akurat ja miałem w praktyce do czynienia z tymi rzeczami. Jakby można powiedzieć, w samym centrum tego, jeżeli nie na początku. Najpierw powiem bardziej anegdotycznie, niezbyt ważną sprawę, ale w 1996 roku byłem radnym miasta Krakowa, byłem w opozycji. Prezydentem był Lasota, ja byłem w opozycji, oczywiście bardzo hałakowałem, prawda, byłem przeciwko zarządowi i tak dalej. Co zresztą skutecznie mi się udało zresztą ten zarząd wyrzucić, ale mniejsza z tym. W 1996 roku przyszło pismo z Nowego Jorku, z organizacji żydowskich, żeby nazwać bulwar inflancki nad Wisłą bulwarem Żydów Polskich. Żebyśmy taką uchwałę jako Rada Miasta podjęli. Rozumiem, taka prośba, gdyby była, można się pochylić nad nią, zastanowić, słuszna, niesłuszna, nieważne. Ale do tej prośby było dodane uzasadnienie. A uzasadnienie było takie, które zresztą prezydent nie za bardzo chciał pokazać nawet, ale musiał pokazać, w końcu go mieliśmy oficjalnie. Było takie, że nie kryli się tam ze słowami, że jeśli tego nie zrobimy jako Rada Miasta Krakowa, to oni jako Żydzi tam w Nowym Jorku, Światowa Organizacja Żydów i tak dalej, będą szkalowali rajców krakowskich i Kraków. Tak użyli takiego sformułowania, że jeśli tego nie zrobili, będą nas wszelkimi sposobami szkalowali. O taki był zwrot. No ja to mam, że no oczywiście, gdy przeszedłem, bo to ja się obawiałem, że to może przejść, że ta uchwała przejdzie i będzie tam nazwany ten bulwarem Żydów Polskich. No ale w chwili, gdy usłyszeli to uzasadnienie, to ja już wiedziałem, że to nie przejdzie. To niezależnie od opcji, która tam była, to wzbudziło wściekłość wśród rajców. Ale póki ona się uzewnętrzniła, ta wściekłość, miałem okazję złożyć poprawkę, że chętnie to zrobimy, żeby taką poprawkę do uchwały, która była przygotowana, która oczywiście przepadła. Chętnie to zrobimy pod warunkiem, że Żydzi Nowego Jorku spowodują, że Manhattan zostanie nazwany Parkiem Rajców Krakowskich. No i jeżeli to zrobią, no to my zrobimy to. Co oczywiście zbudziło bardzo, to był jedyny raz, kiedy właśnie w tych latach w prasie amerykańskiej się ukazałem, moja mama tam była, czyta Żółtek Stanisław, no bo to, wiecie, jako Żydak, no to wtedy takie ostre i ten, nie? Więc to mi się akurat udało, przypadkowo trochę trafiło się źle pieku ziarno, ale udało mi się, to uchwała została położona, ale to po... Tak? Jeden mikrofon tylko jest. Aha. Jedną rzecz ci chcę tylko przypomnieć. No. Przed Lasotą... Do mikrofonu. No. Jedną rzecz, bo to jest żywe spotkanie, więc przypomnę jedną rzecz, że jesteśmy w Krakowie. Przed Lasotą prezydentem był Krzysztof Bachmiński, adwokat krakowski. Zanim odszedł z funkcji prezydenta, już wystosował pismo z ofertą do Żydów amerykańskich, jeżeli chodzi o zwrot mienia. I to pismo było w latach 90. bardzo głośne, nie wiem, czy Państwo to pamiętacie, czy nie. Ja to przypominam, żeby pokazać, że te sprawy mają długie korzenie. Tak. Natomiast ta sprawa z tym bulwarem inflamskim akurat z tym nie miała nic wspólnego. A do tego właśnie mienia i do krakowskiego o kamienicy i tym podobne, to w tej chwili nawiążę. Otóż w 97 zostałem wiceprezydentem Krakowa, wiceprezydentem, bo teraz nie ma wiceprezydentów, teraz są mianowani zastępcy, a wtedy byli wybierani. Ponieważ zarządzałem Skarbem Miasta, to muszę przyznać, że z powodu urzędników, tu chciałbym pochwalić jakby urzędników, to nie jest tak, że zaraz urzędnik to jest coś złego, broń Boże. Zostałem jakby uświadomiony, że istnieją jakieś dokumenty dotyczące zwrotu kamienic, bo tam bardzo dużo Żydów żądało zwrotu kamienic od Krakowa. Ja oczywiście chętnie bym zwrócił, jeżeli to było ich, jeżeli to się im należy, mają dostać, ale jeżeli nie, to ja czułem, po prostu śmierdziało na kilometr tam tymi adwokatami, tymi kancelariami notarialnymi z Tel Awiwu i tak dalej, nie? No więc szukaliśmy korzeni tego, jak to ugryźć, jak można się bronić ewentualnie przed tym. I w ministerstwie, znaczy w archiwach ministerstwa szukali moi urzędnicy przez prawie 3 miesiące dokumentów z tym związanych, ponieważ ministerstwo powiedziało, że nie ma żadnych dokumentów związanych z tymi umowami o zwrocie mienia, o tym, że Polska coś zapłaciła i tak dalej, nie? I urzędnicy z Krakowa znaleźli w ministerstwie w archiwach. No wtedy nie było internetu. To wszystko było w archiwach, w papierach, na stosach zgniłe tam, tak jeszcze, że powiedziawszy,
znaleźli oryginały umów indemnizacyjnych. No i oczywiście ja otrzymałem te układy indemnizacyjne. Przypomnę, bo nie wszyscy może wiedzą, chociaż o tym nie się wspomina minimalnie, ale to tak jakby mimochodem, jakby tego miało nie być. Mianowicie układy indemnizacyjne to były całkiem sensowne rozwiązanie ze strony ówczesnego państwa polskiego, które potem zostało zapomniane, nie wiedzieć czemu. Mianowicie z różnymi krajami, między innymi ze Stanami Zjednoczonymi, z Izraelem, z Francją, no wiele różnych krajów, zawarliśmy w latach między 1949-1972, w dużym okresie, takie układy podwójne, z każdym państwem osobno, nazywane indemnizacyjnymi. Na czym one polegały? Mianowicie Polska hurtem płaciła takiemu kraju jakąś kwotę i jeżeli jakiś obywatel tego kraju stwierdzał, że tutaj pozostawił mienie, które państwo przejęło, państwo polskie, albo no obojętnie potem przekazane na gminę i tak dalej, to wtedy możemy uznać te roszczenia. Jeśli te roszczenia uznane zostaną za słuszne, to kraj, któremu zapłaciliśmy hurtem, wypłaci mu odszkodowanie. Czyli myśmy zapłacili na przykład Stanom Zjednoczonym kilkadziesiąt milionów dolarów, ówczesnych w 1960 roku, powiedzmy tak jak dzisiaj parę miliardów, nie? Zapłaciliśmy. Jeśli jakiś obywatel były Polski, czy no ktoś, kto tu zostawił mienia, a jest obecnie obywatelem Stanów Zjednoczonych, jeśli on wystąpi o zwrot swojego mienia, które zabrało mu państwo polskie i no, wpisało, że to jest skarbu państwa własność, nie? Jeśli wystąpi, uzasadni to, to tą sprawę przejmują Stany Zjednoczone i oni mają mu wypłacić odszkodowanie. Polska dlatego hurtem zapłaciła i pod tym się pisały władze Stanów Zjednoczonych. Przepraszam, wzięły pieniądze. Mogę w tym temacie? Proszę Państwa, ta umowa ze Stanami Zjednoczonymi była trochę szersza. Ona składała się z trzech dokumentów. Wszystkie trzy. Ja je ściągnąłem z Biblioteki Kongresu i zamieściłem w książce Nie musimy płacić Żydom. Mianowicie powołano komisję, o której pan nie wspomniał. Komisję polsko-amerykańską. Byli obywatele polscy, nie tylko pochodzenia żydowskiego. Bo były też firmy różne i te firmy też odzyskiwały majątek. Natomiast, co ciekawe, z wszystkich umów indemnizacyjnych zawieranych ze Szwecją, Luksemburgiem i tak dalej, wyłączeni byli Polacy, rdzenni Polacy. To jest ciekawe, że Polacy, którzy zostali poza granicami kraju, nie mogli tego majątku odzyskać. Natomiast wracając do umowy ze Stanami Zjednoczonymi, to był tam taki zapis w protokole, bo jest potem jeszcze załącznik. Protokół określał, jakie warunki musi spełnić Polska w sprawie wyceny tego majątku, bo wyceniała Komisja Polsko-Amerykańska ten wskazany majątek. Polska miała udostępnić dostęp do tego majątku i tak dalej. Przyjeżdżała komisja i następowała jakaś konkluzja w tej sprawie. Natomiast załącznik, jako trzeci dokument, w jednym z punktów zawiera taki zapis, że wszelkie roszczenia zgłoszone po terminie zaspokoi rząd amerykański. Nieważne, czy one były wycenione, czy nie, jeżeli ktoś po terminie tej działania tej komisji wspólnej zgłosi jakieś roszczenia, Polska zaczynała płacić, to zgłosi rząd amerykański. Proszę Państwa, ta umowa obowiązywała od 1961 roku i w styczniu 1981 roku Departament Skarbu skwitował Polskę, stwierdzając, że Polska wywiązała się ze swoich zobowiązań. Dla informacji podam, że ze strony polskiej podpisał tą umowę Cyrankiewicz, ze strony Stanów Zjednoczonych John Fitzgerald Kennedy. I kiedy powstała ta uchwała Kongresu 447, to ja bezczelnie napisałem do Sekretariatu Stanu, czy podpis prezydenta Kennedy'ego już nie obowiązuje w Stanach Zjednoczonych. Nie otrzymałem odpowiedzi do dziś. Proszę Państwa, no nie wspomniałem o tym, ponieważ nie zdążyłem, bo w trakcie mówienia o tym zabrał mi Pan mikrofon.
Czujny w takim razie. No, okej, okay. A ja byłem łaskawy oddać mikrofon. W porządku. Natomiast to skwitowanie, proszę Państwa, to czy się wywiązała, czy nie, nie ma najmniejszego znaczenia, bo to dotyczy tylko czasu określonego do czasu skwitowania, ponieważ ta umowa jest na czas nieokreślony. Ona nie jest na jakieś konkretne lata. To nie znaczy, że ona straciła ważność, ta umowa. Ona istnieje cały czas. Cały czas dzisiaj, jeżeli jakiś żyjący człowiek stwierdzi, że zabrano mu majątek w Polsce, to może zwrócić się o zwrot odszkodowania i Stany Zjednoczone mają obowiązek to odszkodowanie wypełnić. I tu niezależnie jest od komisji istniejącej amerykańsko-polskiej czy nie, Polska powinna udostępnić dokumenty związane z tego typu nieruchomością, po to, żeby Stany Zjednoczone mogły to wycenić i oddać się do odszkodowania. Także te umowy i cały czas funkcjonują. Natomiast co do Polaków, co do tego, czy Polacy w Stanach Zjednoczonych mogą takie odszkodowanie występować, czy nie, to jest to związane z tym, że jeżeli jakiś Polak byłby w Stanach Zjednoczonych i nie miał obywatelstwa polskiego, a miał amerykańskie, to oczywiście może dochodzić tego typu zwrotu. Natomiast jeżeli posiada również polskie obywatelstwo, no to nie może dochodzić zwrotu. I trochę w tym logiki jest, no bo niechże dochodzi w kraju, gdzie ma obywatelstwo, no w Polsce, prawda? No, nawet jeśli ma dodatkowo amerykańskie, to jeśli utrzyma obywatelstwo polskie, to powinien dochodzić w Polsce o sprawę odszkodowania. Chociaż prawdą jest, że w tych wcześniej, jeszcze w odpowiednich rozporządzeniach związanych z nacjonalizacją majątku i tak dalej, Polacy byli poszkodowani, jako obywatele polscy byli poszkodowani w stosunku do innych obywateli, ale to jest dłuższa opowieść. W każdym razie to jest tak, że obywatele, to co ta ustawa 447, która tu była wspomniana, ona obejmuje rzeczy, które są zawarte w tych umowach indemnizacyjnych, jak i inne. Nie odnoszą się do innych rzeczy, to znaczy, jeżeli ktoś przykładowo wyjechał do Stanów, ma obywatelstwo Stanów Zjednoczonych i tutaj miał wpisane w księgach wieczystych swoją własność. I ta własność na przykład nie została przepisana, jest, tylko jest zagospodarowana przez państwo polskie albo gminę i tak dalej. On ma prawo ubiegać się o zwrot tej wartości, własności, no, domu czy czegoś takiego. I ja nie widzę powodu, dlaczego miałby się nie ubiegać. No, który jest właścicielem, no to kurczę blade, no bylibyśmy złodziejami, gdybyśmy mu to zabrali. Nieważne, czy ktoś tam mieszka, czy nie mieszka, czy tam jest przedszkole, szpital, czy co innego. Jeżeli to jest jego własność, powinno się mu oddać. Więc tego umowy indemnizacyjne nie dotyczą. Natomiast ta ustawa 447 częściowo tego dotyczy, jakby jest szersza. To tylko tyle mogę powiedzieć. Więc to, co tu pan Stanisław Michalkiewicz mówił o źródłach antypolonizmu, to szkalowanie Polski po to, żeby ona na kolana upadła, żeby zrobiła się miękka i łatwiej oddawała w innych polach rzeczy, czy finansowych polach, no, nawet tam, gdzie nie powinna oddawać, no niestety jest prawdziwe. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy, szanowni państwo, do państwa pytań. Tutaj też, nie wiem, może takie pytanie sobie zadajmy, czy jest jakiś panaceum, bo widzimy też taką toczącą barbarię, cytując Krzysztofa Karonia, jeżeli chodzi o Europę Zachodnią. Widzimy teraz między innymi ekshumację generała Franco, czyli faktycznie ta barbaria bardzo mocno poszła w Europę Zachodnią. Także widać to w Polsce, także widać ten właśnie antypolonizm. Czy możemy w jakiś sposób z tym walczyć? Czy jest jakieś panaceum na tę właśnie patologiczną sytuację. Tak więc co, ja bym zapraszał już serdecznie państwa do zadawania pytań, tylko mamy taki bonus w formie niespodzianki, że jest tylko ten jeden mikrofon, więc bardzo bym prosił, żebyśmy jakąś dyscyplinę sobie tu zachowali. To nie jest Studio Polska. Tutaj pani. Ja bym zapytała o wątek tutaj marginalnie tylko poruszony, mianowicie o stosunki polsko-ukraińskie. Ponieważ mamy masę Ukraińców, oni się wtapiają, niektórzy, ale nie wszyscy. Jak wygląda sytuacja polsko-ukraińska obecnie, właściwie jak rząd się kłania przed Ukraińcami. I takie na marginesie, ja śledziłam sprawę wołyńską, ponieważ moja rodzina pochodzi ze Lwowa i dla mojej matki do śmierci nie było gorszej obelgi jak Ukrainiec. Natomiast ani razu nie padło słowo humań, o rzezi humańskiej i o zachowaniach Ukraińców w XVII wieku. Takie czystki etniczne
to jak gdyby Ukraińcy mają we krwi i mimo, że się przedstawiało dość szeroko wszystkie fakty dotyczące Rzezi Wołyńskiej, to o tych wcześniejszych się nie nawiązało ani razu i dlaczego? Do kogo pani kieruje pytania? Do wszystkich panów? Na których będzie chciał odpowiedzieć. Dobrze, to proszę, Piotr Gadowski. Ja powiem tylko kilka takich ciekawostkowych wątków, dlatego że no nie mamy czasu, żeby tak ogólnie rozważać, że to jest kwestia na całe seminarium. Pierwsza rzecz. Kiedy robiłem film o aferze gazowej, czyli o tym, jak gangster Siemion Mogilewicz dostarczał do Polski gaz za czasów rządu Leszka Millera, to natrafiłem na gangsterów ukraińskich, z którymi rozmawiałem w Kijowie, którzy wprost opowiadali mi, że cały Majdan, a wcześniej pomarańczowa rewolucja, bo to jeszcze wtedy były czasy pomarańczowej rewolucji, czyli Tymoszenko i ta zmiana, że to było finansowane przez oligarchów czerpiących dochody z nielegalnych transakcji, między innymi gazowych. W to był zamieszany Dmytro Firtasz, Siemion Mogilewicz i kilku innych, Igor Turczyn. To te same analizy potem przedstawiło SBU, kiedy był taki moment, kiedy SBU mogło mówić, za chwilę szefa SBU zdjęto. I to, o tym warto pamiętać, że no, te korzenie są bardzo ciekawe. Druga rzecz, to proszę spojrzeć na działalność Fundacji Otwarty Dialog. Gdzie ta fundacja się najbardziej angażowała i kiedy zaskarbiła sobie wielką przychylność polityków Prawa i Sprawiedliwości? Przy Majdanie. Tam wysyłano kamizelki za pomocą otwartego dialogu i wtedy politycy Prawa i Sprawiedliwości, między innymi Adam Lipiński, wyraźnie wspierali i występowali wspólnie z Fundacją Otwarty Dialog. Panią Kozłowską, Krankiem i tym wszystkim. I to też jest do tej układanki, o której pani mówi, współczesny kamyczek. Wreszcie trzeci kamyczek to jest zmiana ambasadora Izraela w Polsce. Wyjechała pani Azari, niezwykłej urody i inteligencji niewiasta, przyjechał dużo bardziej sprawny pan, naprawdę sprawny, bo bardzo dobrze posługujący się językiem polskim i bardzo taki PR-owo, jak to się dzisiaj mówi, przygotowany, ale pan jest emigrantem z Ukrainy. Wyjechał z Ukrainy do Izraela, teraz został ambasadorem w Polsce. To może są nieznaczące kamyczki, ale dobrze jest to pytanie, które pani zadała, takie ogólne, wbudowywać takie konteksty współczesne. Ktoś z panów jeszcze chciał się odnieść? Tak. Tylko tutaj jeszcze do drugi doktor Bawerandoaka i przechodzimy dalej do pana, proszę. Dziękuję bardzo za możliwość zadania pytania. Jestem dalszy tej strony. Ja chciałem zadać pytanie do panów, czy panowie, źródła polonizmu, antypolonizmu w jednej rzeczy, to znaczy w naszym polskim umiłowaniu wolności, że ludzie, którzy nie cierpią Polski, naszej wielkiej Polski, ludzie, którzy nienawidzą wystoczy, nienawidzą wolności i tyle. I mam takie dalsze pytanie, czy polonizm źródło antypolonizmu, w tym właśnie w naszym polskim umiłowaniu wolności. Dziękuję bardzo, bo jestem nasz tylko nie mogę tu być. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tu jest pytanie zasadnicze. Umiłowanie wolności, poczucie sprawiedliwości, braterstwo, to co charakteryzowało Polaków, Sarmatów wcześniej i tak dalej. Dotrzymywanie słowa. Przecież równie dobrze, gdyby Sobieski był nieco bardziej przewidujący, to mógł nie zdążyć pod Wiedeń i byśmy mieli problem z Austrią rozwiązany przez Kara Mustafa. Polacy poszli tam, byli zobowiązani. Ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę, że zmieniło się dużo po wojnie, po II wojnie światowej. Zaczęło funkcjonować coś, co nazywano mądrością etapu. Czyli praktycznie rzecz biorąc, zniknęła gdzieś duma z bycia Polakiem. Naprawdę zniknęła. No proszę zobaczyć, że aspirujący do
miana inteligentów. Jerzy Stur mówi, wstydzę się mówić po polsku za granicą, bo... I za nim powtarzałem inne barany z tej trzutki celebrytów. Z drugiej strony zaczęli pojawiać się, powiedzmy, publicyści, dziennikarze bardzo racjonalni, którzy mówili, że Polacy przelewali krew, nadaremno byli zdradzani. Nam też wyrządzono szkodę, bo opowiadano różne rzeczy o takim bohaterstwie, które wynikało z głębokiego przekonania i z głębokiej wiary w te wszystkie właśnie powiedzmy hasła typu Bóg, honor, ojczyzna, braterstwo. I ja tutaj przytoczę drobną sprawę. Samosfiera, atak pod samosferą. Miałem okazję przeczytać w jednych ze zbiorów dotyczących rodu Krasińskich zapisy kapitana Wilczka. Kim był kapitan Wilczek? Kapitan Wilczek był w szkole żerekur, brał udział w szarży pod samosferą. Włożono w usta Kozie Turskiego słowa za Polskę, za ojczyznę i tak dalej. A Wilczek pisze w swoich pamiętnikach, że do samego rana byli w jakiejś tam karczmie, wrócili nieco podpici i okazało się, że mają się stawić przed cesarzem cały szwadron, cały pułk, przepraszam. I Kozie Turski przejechał przed frontem pułku i powiedział, Dawczuk przekraj, cesarz patrzy. I z tym pojęciem, niech świat widzi, jak Polacy umierają, po prostu szliśmy przez szereg wojen. To była taka fanfaronada. Nie wyciągaliśmy korzyści z naszej krwi. Dziękuję. Panowie chcą się odnieść jeszcze do źródła antypolonizmu w wywoływaniu wolności? Trafiłeś w sedno. Pozwalam sobie na ty, bo jestem moim studentem kiedyś. I dlatego pozwalam sobie na ty powiedzieć, ale już jest teraz doktor. Ja pozostałem magistrem. Ale trafiłeś w sedno i właściwie w kilku zdaniach opowiedziałeś całą kwintesencję, na którą można długą analizę przedstawić. To nie jest tak, że świat sprzysiągł się przeciwko Polakom. To jest tak, że machina wprawiona w ruch, która ma stworzyć z mieszkańców świata po prostu wykonujących polecenia bezwolnych ludzi, nie znosi oporu. A ponieważ my jesteśmy katolikami, a jednocześnie genetycznie jakoś zmutowani jesteśmy ku wolności, często samowoli nawet, to jesteśmy przeszkodą na drodze tej rewolucji. Stąd też, ponieważ w katolicyzmie jest obowiązek bycia wolnym. To nie jest przywilej, prawo, tylko obowiązek. Nikt nie będzie zbawiony, kto nie jest wolny. To jest proste. I jednocześnie to jest jeszcze zmutowane z naszym genem z wolności ku samowoli nawet. To jesteśmy ogromną przeszkodą na drodze do, w cudzysłowie powiedzmy, modernizacji świata i jego depopulacji, czyli uczynienia wygodniejszym. Ale dla kogo? I to pytanie na nowe seminarium. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Dzień dobry. Ja chciałem zadać pytanie panu Gadowskiemu, bo jest dziennikarzem śledczym. Czy pan coś wie na temat pełnomocy notarialnych w szkołach dla Ukraińców? Jako dziennikarz śledczy. Dziękuję. Dość duża afera. Ostatnio. Odpowiem krótko. Nie wiem. Bo nie ma co filozofować. No, po prostu mało wiem. Ja jako osoba z zagranicy panu powiem. Okazuje się, że jest to nowy sposób na zarabianie pieniędzy przez Ukraińców, bo już jeden mają, jeśli chodzi o emerytury. Mianowicie w szkołach, jak pan wie, dość dużo dzieci jest z Ukrainy. Wygląda to w ten sposób, że Ukraińcy tutaj podobno szukają osób, które są pełnomocnikami tych dzieci. Te dzieci chodzą do szkół tutaj, rodzice Ukraińcy mieszkają na Ukrainie, natomiast taki jeden pełnomocnik
ma pełnomocnik sanatorialny 5, 6, 10 dzieci i pod te pełnomocnictwa bierze się pieniądze. Tak to funkcjonuje. A na dzień dzisiejszy mam około 300 tysięcy Ukraińców na Małopolsce. Dziękuję bardzo. Co to jest antypomocnik? No ale to będziemy musieli zbadać. To tego pierwszego, co pani tutaj mówiła. To jest urok spotkań. No jest trop, trzeba będzie go zbadać. Nie, to jest to tego pierwszego, co tutaj pani mówiła. Dobrze. Idziemy dalej. Tak, lecimy dalej z pytaniami. Tutaj widzę, że Las Rąk z tamtej strony, ale tam pan był czwarty. Prosiłbym bardzo konkretnie, do kogo jest kierowane pytanie. Konkretnie rozmawiamy o źródłach antypolonizmu, ale może porozmawiajmy o celu antypolonizmu. Co jest celem antypolonizmu? Po pierwsze, jak nie wiadomo, o co chodzi, jednym z celów to są pieniądze. A co to są dzisiaj pieniądze? Pieniądze to jest proste naciśnięcie przycisku Enter w komputerze przy jakimś odpowiednim kodzie. Przecież pieniądze są kompletnie wirtualne. I teraz jeden przykład. Zadłużone gminy, zadłużone państwo. Skąd nie wiemy, że w pewnym momencie przewali się masa krytyczna? Przecież premier ma, to jest żydofil. I w pewnym momencie powiedzą, no kochani, Kraków mam, nie wiem, pół bańki długu, płacimy dług, płacimy wasz dług, no i my przejmujemy Kraków. Oraz inne rzeczy. Naród jest rozbrojony, odebrano nam wolność pod kawałku i wydaje mi się, że to się skończy w ten sposób. Proszę tylko to potwierdzić, tak czy nie? Tu widzę redaktor Stanisław Michalkiewicz, tak więc oddaję, proszę bardzo. W krótkich, żołnierskich słowach potwierdzam. Rzeczywiście, antypolonizm ma pewne racjonalne jądro. Po to się go uprawia, po to się te kampanie prowadzi, żeby finałem było albo ujarzmienie tego narodu, który jest w ten sposób zoperowany, albo przynajmniej pozbawienie państwa, które tam oni tworzą, ci ludzie, pozbawienie tego państwa siły. Po to, żeby się stało łatwym łupem dla innych. I to jest cel. Także tutaj, jak mówię, pracują to od XVIII wieku. Pracują sztaby pierwszorzędnych fachowców, którym Polska właściwie niczego nie przeciwstawia. Niczego nie przeciwstawia, bo to takie są z naszej strony działania partyzanckie. Jeszcze w dodatku bardzo źle widziane, bo jest w tej chwili taki, no wchodzimy w etap surowości, bo dotychczas tośmy się przez ostatnie lata trochę wyfikali, przekomarzali, a teraz już nie, ta pierdyszka się kończy, wchodzimy w etap surowości. Tutaj właśnie te wszystkie kary za mowę nienawiści, a co to jest mowa nienawiści? No to wszystko, co nam się nie podoba, to jest mowa nienawiści. Ale nienawiść się nie unosi w powietrzu, tylko nienawiść wytwarzają nienawistnicy. W związku z tym wojna z nienawiścią zmierza do wojny z nienawistnikami. No z nienawistników do gazu. Nie ma innej do wyjścia. I wtedy będzie dobrze. Proszę państwa, wchodzimy w etap surowości. W związku z tym tych, którzy ewentualnie by się tutaj jakiś opór chcieli zorganizować, no to bardzo od razu się określa jako antysemitów. No ja już tyle razy zostałem oskarżony, że nawet nie robi to na mnie wrażenia, ale inni są wrażliwsi i bardzo się tego oskarżenia boją. Przy czym warto zwrócić uwagę, że antysemityzm też ewoluuje, to pojęcie, bo o ile klasyczny antysemityzm to polegał na przekonaniu, że Żydzi są winni wszystkiemu. Może są jacyś ludzie, którzy tak uważają, ale to oczywista nieprawda już na pierwszy rzut oka, bo są na świecie, zdarzają się wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, fale tsunami, powodzie i to Żydzi nie mają z tym nic wspólnego, chyba że któryś z nich tam padnie ofiarą takiego kataklizmu. Myślę, że ten antysemityzm nie jest rozpowszechniony wcale. Natomiast w tej chwili za antysemitę uważa się tego, kogo Żydzi nie lubią z takich czy innych powodów. Więc można być antysemitą bez swojej wiedzy i zgody. Co więcej, kto tutaj jest miarodajny w ocenie, czy ktoś jest, czy ktoś nie jest, co jest antysemityzmem,
To jest Liga Antydefamacyjna w Nowym Jorku. Szef Ligi Antydefamacyjnej, pan Abraham Foxman, no, parę lat temu przedstawił pogląd na swój pogląd na to, które opinie są antysemickie. No i między innymi takie opinia, że w Stanach Zjednoczonych społeczność żydowska, środowisko żydowskie ma duże wpływy w świecie finansów, mediów i w przemyśle rozrywkowym. No każdy, kto trochę Amerykę zna, to wie, że to jest prawda. Zatem w dzisiejszych czasach obecnie postać ta wyewoluowała w ten sposób, że stawia się znak równości między antysemityzmem i spostrzegawczością. No, to jest bardzo ciekawe, bo dlaczego tym zależy, żebyśmy nie byli spostrzegawczy? No, dlaczego? Żebyśmy się nie zorientowali, że zostajemy operowani. Jak nie będziemy, jak się wyrzekniemy spostrzegawczości. Dlatego, proszę Państwa, no, o tych sprawach trzeba mówić bez zacietrzewienia, ale bez lęku. Bo jak my się zaczniemy autocenzurować, jak my się zaczniemy bać takich słowobijów, jak to mówił profesor Wolniewicz nieżyjący, no to już przegraliśmy. Jeżeli tylko zaczniemy się bać, bo to wtedy nasi wrogowie będą nam dyktowali, czego my się mamy bać. No i wtedy zaczniemy się ich słuchać. Dziękuję. Pan zwrócił uwagę na pewien szczególny aspekt dopiero tworzącego się nowego ustroju. Ja bym ten ustrój dosyć ryzykownie przyznam, ale wydaje mi się, ta intuicja ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, nazwał feudalizmem finansowym. Wchodzimy w epokę feudalizmu. Pozory demokracji, pozory otwartości, wolności, ale tak naprawdę feudalizm finansowy. Skoro jednemu istniejącemu dolarowi w banku odpowiada dzisiaj 300 tysięcy dolarów wirtualnych, to ten świat zaczyna być niezrozumiały dla nas, ale dla kogoś jest zrozumiały. I tu intuicja Józefa Białka, który napisał świetną książkę Czas niewolników. Polecam tą książkę, bo ta książka wiele wyjaśnia. Pokazuje, jak cztery korporacje zdobyły najbardziej znaczący pakiet akcji wszystkiego. Cztery korporacje, jak pójdziemy dalej, zobaczymy feudałów finansowych. I to jest niepostrzeżenie, wkraczamy w epokę globalnego feudalizmu finansowego. Tam kolejne pytanie. Jeszcze proszę bardzo. Ja nie jestem taki pewien, czy akurat największą groźbą jest to, że ktoś może mieć nasze pieniądze i nas wykupić. Ten kierunek, który tutaj, to co przed chwileczką pan redaktor mówił na temat tych cyfrowych pieniędzy i to też, co pan wspomniał na temat wirtualnych pieniędzy, to proszę zwrócić uwagę, jaka jest systematyka działań różnych rządów. Mianowicie, no i pieniądze są wirtualne, ale przestają już istnieć w ogóle papierowe. W niektórych krajach znikają papierowe, w Szwecji czy gdzie indziej już nie będzie się można posługiwać. Na każdym miejscu są kamery, w każdym miejscu ma pan kartę, gdzie pan robi zakupy, jest ślad po panu, natomiast ci, co jeszcze używają papierowych pieniędzy, no to są właśnie, oni są trochę niepoprawni politycznie, bo nie zawsze wiadomo, co w danym momencie robią. I teraz jak pan połączy tą pełną inwigilację nad wszystkimi ludźmi, z tą tendencją do nazywania i karania ludzi o niepoprawnych politycznie, antysemitów, homofobów i tym podobnych, jak połączy się te dwie rzeczy z pełną wiedzą o tym człowieku, co robi, co powiedział, gdzie był, co kupił i tak dalej, to oznacza to, że ludzie stają się całkowitymi niewolnikami, bo można ich w każdej chwili zamknąć, można w każdej chwili powiedzieć, gdzie byli, co robili, co powiedzieli i można właściwie wszystko zrobić. Wyłączyć. Można ich po prostu wyłączyć. Po prostu bez społeczeństwa. Ktoś coś nie podoba, to mówi coś, co nie zagraża jako władzy, można go po prostu wyłączyć. I to nie tylko dotyczy w tym przypadku akurat, nie wiem, czy Żydów, czy kogoś innego, czy światowego organu. W tym chętnie uczestniczy wiele rządów, które chciałoby na zawsze być rządami. Tak mi się wydaje. Przepraszam, bo ja już dawno żyję poza systemem. Tu jest kolejny pan, kolejne pytanie, więc trochę trzymajmy pewną dyscyplinę. Bardzo dziękuję.
Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jedno źródło ze źródeł antysemityzmu. W zasadzie to jest chyba cała rzeka, z którą państwo polskie mogłoby sobie, wydaje się, dosyć prosty sposób poradzić. Mianowicie chodzi mi o wychowanie dzieci w Izraelu, które mają obowiązek odbyć wyjazdy do Polski. To są zorganizowane przez państwo Izrael i państwo polskie wyjazdy. Dosyć hermetyczne, w czasie których, znaczy już przed takim wyjazdem, dzieci są poddawane pewnej obróbce propagandowej. Potem są, mimo że są w Polsce, są odizolowane zupełnie od tego, co się u nas dzieje. I w zestawieniu z dosyć szokującymi, szokującym dla każdego człowieka wyjazdem do Auschwitz, są te dzieci po prostu poddawane praniu mózgu. Jest to, już kończę, i jest to w zasadzie coś, na co polskie państwo się zgadza. Jest to produkcja antypolonizmu, ponieważ jeżeli to trwa 30 lat i dzieci w wieku 15 lat wyjeżdżają, więc mamy pewność, że każdy Izraelczyk poniżej 55 roku życia już jest tym zaszczepiony i zaślepiony i trudno z nim w ogóle prowadzić jakikolwiek dialog. Pytanie jest takie, co z tym zrobimy? I kto ma to zrobić? I czy mamy kogoś zdolnego do tego, żeby ten temat podjąć? Dziękujemy za pytanie. Witold Gadowski pierwszy, tak? Bardzo proszę, Witku. To może otworzyć ogromną dyskusję, a musimy jednak wartko toczyć nasze spotkanie. Jest film pod tytułem Defamation w sieci młodego izraelskiego reżysera. Świetny, doskonały film dokumentalny, pokazujący ten cały proces. Proszę obejrzeć, jest jeszcze na YouTubie, dopóki go nie zdejmą. Zniesławienie, polski tytuł, tylko nie wiem, czy w polskiej wersji jeszcze jest dostępny, bo go zdejmowano kilkukrotnie. Jest napisany. Dlaczego jest świetny? Ponieważ młody izraelski reżyser wniknął do wnętrza Anti-Defamation League i podróżował z Abe Foxmanem, był świadkiem różnych spotkań na Ukrainie, między innymi w Polsce akurat nie, ale w Polsce sfilmował właśnie ten mechanizm wycieczek. Co należy robić? No, nie siąść i płakać. Nie utyskiwać. Należy podjąć aktywność. Teraz jaką aktywność? Marsz życia Polaków i Polonii w Auschwitz, który odbył się w tym roku, jest pierwszym przejawem takiej obywatelskiej, spokojnej, racjonalnej aktywności, zmierzającej do przypominania światu prawdy historycznej. Oczywiście w tym roku żadne oficjalne media tego nie zauważyły, ale 5 tysięcy ludzi, w tym ponad 2 tysiące przybyszy, polonusów z całego świata, zawiozło informacje o tym marszu w swoje miejsca. W 2020 roku ten marsz będzie większy. I tak to będzie rosło. Właśnie w Auschwitz trzeba to robić. Dlatego, że w Auschwitz na jednej z kamienic jest tam taki wdrożony program finansowany przez rząd malowania znaczących napisów na kamienicach w Oświęcimiu. I na jednej z, różne są te napisy. Nawet cytat Jana Pawła II, odpowiednio wybrany. Ale najważniejszy napis, jaki tam zauważyłem, brzmi tak. Ostatecznie nie będziemy pamiętać słów naszych wrogów. Będziemy pamiętać milczenie sąsiadów. I to jest napis znaczący, sfinansowany za polskie pieniądze publiczne. Tak został przejęty Oświęcim. I dopóki nie odwojujemy Oświęcimia i Auschwitz dla prawdy historycznej przecież, no dopóty będziemy się ścierać z tą zorganizowaną kampanią. I tu jest to, o czym mówimy. Czas działać racjonalnie, w sposób zorganizowany, bez emocji. Odpowiadać na machinę machiną. Jest nas 60 milionów Polaków w świecie. Zorganizowana maszyna 60 milionów może zacząć mielić z mocą, jakiej nawet się nie spodziewamy. Ale zanim to się stanie, należy wykonać tytaniczną pracę, żeby ten walec ruszył. Nie ma innej drogi do obrony. Ja wiem, że z założenia już moja tutaj wypowiedź będzie, jestem osobą persona non grata, ale
Skierowuję szczególnie do pana redaktora Gadowskiego pytanie dotyczące lokatorów tutaj w Krakowie. Mianowicie pan Żółtek wyjaśnił, na czym polegała ta indemnizacja, ponieważ ja od 12 lat jestem prezesem Stowarzyszenia Krakowska Grupa Inicjatywna Obrony Praw Lokatorów i panie redaktorze, naprawdę nie siedzimy z założonymi rękami, ale nasze tupanie pod stołem naprawdę nic nie daje. I teraz chciałabym państwu, jeśli możecie wysłuchać, na czym ta głównie niesprawiedliwość nas, lokatorów kamienic żydowskich, właściwie polega. Przecież do 1989 roku pan tutaj Żółtek nie dokończył, że zarabialiśmy rzędu 20 dolarów miesięcznie. Nie było możliwości wykupienia, wybudowania mieszkania. Mieliśmy tak zwane przydziały. I dopiero w 1994 roku zróżnicowano je. To znaczy w Sejmie, tam nieważny artykuł, wskazał, że lokatorzy mieszkań prywatnych przechodzą, mówię w cudzysłowie, w paszczę lwa, czyli właścicieli. I teraz, Boże, żeby to jeszcze byli właściciele, to może mniej by nas bolało, ale wiemy, że to są w większości, my nazywamy pseudowłaściciele. Co wyprawiają, to państwo widzieli poprzez komisję, która była w Warszawie. I teraz, do czego sprowadza się moje pytanie? Dlaczego nadal się różnicuje ten problem? W Warszawie była komisja, dotknięto ten problem. U nas jest cicho, a proszę mi wierzyć, tysiące ludzi. Ja dzisiaj rozmawiałam z panią, która ma 80 lat, która naprawdę z gardłem ściśniętym wysłuchałam jej historii właśnie z kamienicy prywatnej. Jesteśmy bezradni. Dlaczego ten temat w Krakowie się pomija? On jest bardzo ważny. I właściwie nie wiem już, gdzie chodzić, do kogo się odezwać, bo ta, jak usłyszałam, ustawa 447, to już w ogóle włos dęba staje, o co tutaj chodzi. Dziękuję bardzo. To było do ciebie, Witku. Pani poruszyła bardzo ważny problem, o którym Polska nie wie. Cała afera reprywatyzacyjna, jaką nazwano w Warszawie, zaczęła się w Krakowie. Tu był poligon doświadczalny. Dopiero metody zastosowane tu i sprawdzone zastosowano kilka lat później w Warszawie. Tu działał fałszywy adwokat Marek Błaszewski, który, no, państwo pamiętacie to Kraków, to tutaj nie będę przypominał, ale reprezentował ludzi rzekomo z Izraela, rzekomo z Nowego Jorku, tak naprawdę wymyślonych i prowadził działalność, posługując się tytułem doktora prawa adwokata, nie był ani doktorem prawa, ani adwokatem, był zwykłym oszustem. Ale funkcjonował przez kilka lat, mając na świętej Gertrudy swoje biuro. Tutaj funkcjonował inny pośrednik, który sprzedał między innymi kamienicę na małym rynku. Najpierw sprzedał tą Antonio Massimilianiemu, tą kamienicę, czy Seste Bud, takiej włoskiej firmie, a potem przejęła to Telefonika. Ten człowiek dziś kręci się w środowisku żołnierzy wyklętych. Rodzin żołnierzy wyklętych. Ten człowiek, który jeździł do Izraela, do Nowego Jorku i przywoził stamtąd dziwne papiery. Wreszcie, proszę panią, komisja reprywatyzacyjna w Krakowie miała działać. Na jej czele stanął Bogusław Sonik. Nie wiem, czy państwo pamiętacie tę sprawę. Ona tutaj miała działać, miała sprawdzać akta. Co z tego wyszło? Sonik dalej jest posłem. Prawda? Pod Platformy Obywatelskiej. Taki dobry poseł. Platformy okupacji, prawda? Przepraszam, obywatelskiej. I to jest istotne. Teraz, w krakowskiej reprywatyzacji występowali ludzie mający sto kilkadziesiąt lat. Sporządzono wnioski przed notariuszami. Dwoje notariuszy poszło do aresztu, bo już się nie dało tego utrzymać. Konsekwencji żadnych z tego nie ma, ponieważ mienie zostało przejęte. Hotel Stary przy ulicy Szczepańskiej. Gdyby sprawdzić, jakie losy były kamienicy pod trzema rybkami i kilkudziesięciu innych kamienic, o których mogę mówić tu całymi godzinami, to wyszłaby z tego straszliwa afera. Nikt tego nie robi, bo to jest nie na rękę wszystkim. Także obecnej pani wiceprezydent Elżbiecie K., prawda?
Kamieńca, Róg, Gołębie i Wiślnej. Polecam zobaczyć. Remontowana, prześliczna i tak dalej. Dlaczego tak jest? Ponieważ od samego początku w tych dokumentach są ślady oddziału Y drugiego Zarządu Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego. To oni to robili. I tu w Krakowie praktykowali. Gdyby ktoś napisał książkę o krakowskiej reprywatyzacji, już mówiłem o postępowaniu adwokata Krzysztofa Bachmińskiego, który chwilowo był prezydentem, ale tak naprawdę chciał robić interesy. Prawda? Był wiceprezydent Janusz Gładyszowski. Przecież ja mówię po nazwiskach, bo to są osoby publiczne. Już dziś nie, ale kiedyś. Każda z tych postaci ma dużo do powiedzenia w kwestii odzyskiwania mienia. I wreszcie skandal największy, za który odpowiada Leszek Balcerowicz. To Leszek Balcerowicz ukrył umowy indemnizacyjne w Ministerstwie Finansów. Powinien za to odpowiadać karnie. Nikt nawet nie postawił wniosku o ściganie go za to. A straty samorządu, bo to nie tylko krakowskiego, wszystkich samorządów w Polsce idą w miliardy. Mienia przekazanego w bardzo prosty sposób. Ktoś przejmował kamienicę, sprzedawał w dobrej wierze. Następnej osobie to było sprzedawane, proszę teraz odzyskać. Już w dobrej wierze kupione za miliony, prawda? Ale wtedy odzyskiwane za grosze. Ci ludzie żyją w Krakowie, nie tylko, do dziś i są prominentni. I pani mówi, że no nic się z tym nie robi. No nie robi się, bo komu jest na rękę, żeby coś zrobić? Proszę Państwa, tutaj już właściwie pan redaktor Gadowski powiedział, uchylił rąbka tajemnicy, ale ja dopowiem to. Raport czy sprawozdanie komisji, która się zajmowała, sejmowej komisji, która przez 3 lata, ponad 3 lata zajmowała się aferą Amber Gold. Co tam czytamy w tym raporcie? Ano to, że organy państwowe nie działały prawidłowo. No to wiedzieliśmy od samego początku, zanim jeszcze komisja powstała, że nie działały prawidłowo. Podobny raport wysmażyła komisja sejmowa badająca aferę reprywatyzacji, że organy państwowe nie działały prawidłowo. No jasne, ale to też wiedzieliśmy już na samym początku, zanim jeszcze ta komisja powstała. No i warto postawić pytanie, a dlaczegoż to organy państwowe nie działały prawidłowo? No widocznie, bo w innych sytuacjach działają bardzo prawidłowo i to tak w stępie staranowskim, a tu nie. Widocznie ktoś im zabronił, no i to nie taki tam człowiek jak ja, bo mnie by żaden organ państwowy nie posłuchał, tylko ktoś, kogo się organy państwowe słuchają. A kto to może być? Ano ten, kto tych ludzi w organach państwowych tam powsadzał. A kto ich powsadzał? Proszę Państwa, wywiad wojskowy przygotował transformację ustrojową w Polsce, przeszedł przez nią w szyku zwartym i oficjalnie i wojskowe służby informacyjne zostały rozwiązane dopiero we wrześniu 2006 roku. Zatem już w wolnej Polsce, jak to się mówi, funkcjonowały przez 16 lat. I co robiły? Ano, rozbudowywały sobie agenturę. Rozbudowywały sobie agenturę. I no proszę, niech Państwo przez chwilę sobie wyobrażą, że każdy z Państwa jest generałem, panem generałem Markiem Dukaczewskim. No co, gdzie byśmy tę agenturę lokowali? Przecież nie z samym szacunkiem, ale nie w środowisku gospodyń domowych. No bo co gospodyni domowa, co się przypaliło, co się przesuwiło, to nawet mogą być prawdziwe informacje, ale co nam po nich, prawda? Więc agenturę się blokuje w takich miejscach, gdzie rozmaite pomysły przybierają postać prawa, czyli w konstytucyjnych organach państwa. W takich miejscach, gdzie się kontroluje kluczowe segmenty gospodarki. W takich miejscach, gdzie się decyduje o śledztwach, komu zrywamy paznokcie, a komu zostawiamy.
tam, gdzie się wydaje wyroki, kto idzie do lochu, a kto nie idzie. No i wreszcie tam, gdzie się produkuje masowe nastroje, w mediach, przemyśle rozrywkowym, środowiskach opiniotwórczych. I ta agentura została pieczołowicie tam ulokowana. I dlatego mówię, że oficjalna nieobecność wojskowych służb informacji jest powyższą formą obecności, dlatego że ta agentura pozostała. Ci ludzie nie wyparowali, tylko pozostali. Co więcej, oni doskonale wiedzą, komu zawdzięczają swoje wyniesienie, obecną pozycję społeczną i materialną, i wiedzą, że jak będą dyspozycyjni i karni, to nawet dzieciom mogą te pozycje przekazać. No i dlatego organy państwowe nie funkcjonują prawidłowo. To znaczy, z pewnego punktu widzenia prawidłowo funkcjonują, słuchają się swoich oficerów prowadzących, no ale właśnie w rezultacie państwo nasze nie jest zdolne do chronienia własnych obywateli przed niebezpieczeństwami. Jeżeli do czegokolwiek jest zdolne, to do tego, żeby ich tam oskubało i prześladowało. I to trzeba zmienić, ale jak państwo widzieliście, słyszeliście, to w kampanii wyborczej do Sejmu, przecież nikt o tym nie mówił. Nikt o tym nie mówił, tylko tam się przekomarzali, tam kopiemy się po kostkach, ale nie wyżej. Ale nie wyżej. Dziękuję. Proszę państwa, ja wrócę jeszcze do pytania pani i do wypowiedzi Witka Gadowskiego. Otóż opisałem historię, pisałem pierwszy artykuł na temat kamienic w 99 roku, pod takim tytułem Skok na polskie kamienice. On jest w wyborze książkowym w tej Nie musimy płacić Żydom. Tam jest cykl artykułów na ten temat. I na początku 2000 roku, w 2001 roku, na lotnisku w Balicach zatrzymano zastępcę pana Jakubowskiego. Pan Jakubowski jest przewodniczącym gminy żydowskiej, a jego zastępcę zatrzymano. I okazało się, że w swoich czemodanach wiezie ryzę aktów notarialnych in blanco, potwierdzonych przez polską placówkę dyplomatyczną w Tel Awiwie i przez notariusza w Tel Awiwie. Były czyste. Sąd zatrzymano, on zaskarżył decyzję zatrzymania do sądu. W tym czasie w sądzie pojawiły się, siedziłem proces w sprawie ulicy Serenofenna, na kamienicy, którą kupił pan, która ma bardzo ciekawy akt notarialny, bo tam w tym akcie notarialnym z 1933 roku jest napisane, że przed notariuszem tam takim atakiem zgłosił się doktor nauk medycznych Jan Kowalski. No i okazało się, że Jan Kowalski stał przed sądem, przeprowadzony przez słynnego mecenasa Płaszewskiego, stał przed sądem, no ale okazało się, że pan Jan Kowalski to był lump i odpowiadał tak, że przyszedł papuga. Nie mogłem go zrozumieć, ale postawił alpagę i powiedział, że jestem właścicielem kamienicy. No to jak jestem, to jestem. No i okazało się, że tenże Kowalski urodził się w 1932 roku. No więc próbowano majstrować przy tym procesie, że przecież ojciec mógł mu kupić, no ale okazało się, że ojciec był kowalem, a nie doktorem nauk medycznych. Ale tam właśnie pojawił się ten jeden z dokumentów właśnie taki spisany w Tel Awiwie. I proszę sobie wyobrazić, no, ta sprawa została załatwiona w miarę pozytywnie, bo tam się starała o tą kamienicę pani obywatelka Kanady żydowskiego pochodzenia. Natomiast sąd nakazał zwrócenie urzędowi celnemu, czyli tamtym celnikom z lotniska w Balicach, wszystkich dokumentów podpisanych in blanco zastępcy przewodniczącego gminy
żydowskiej. Wobec tego, jeżeli to była ryza, to 400 takich aktów wypełniało się dowodi. Sprawa budynku przy Brzozowej 12A. Okazuje się, że 5 dni po wyjściu z więzienia budynek został przekazany w posiadanie z prawem sprzedaży kryminaliście, który 10 dni później sprzedał to, o czym mówił też pan Żółtek, że praktycznie rzecz biorąc te całe akcje są trudne do odwrócenia, ponieważ akt notarialny jest aktem zaufania publicznego. W związku z tym, jeżeli powiedzmy Witek mi sprzeda kamienicę za 100, a ja sprzedam panu Żółtkowi za 3 miliony, to pan Żółtek ją nabył w dobrej wierze. I nie ma możliwości odwrócenia sytuacji. No nie ma możliwości odwrócenia sytuacji. Tym bardziej, najbardziej bulwersująca sprawa, króciutko ją opiszę, to jest róg Helpsów i Długiej. Okazało się, że pojawił się, zresztą przez zupełny przypadek, kiedy poszedłem na salę sądową, to okazało się, że ja tych ludzi znam. Oni byli pracownikiem wytwórni wódek Zygmunta Nissenbauma z Bielska Białej, z ulicy Chochołowskiej. Tam była wytwórnia koszer wódki i jak był rabin Jaskowicz, to za złotówkę dawał certyfikat koszerności. Taka pojawiła się w krótkim okresie czasu koszer wódka z niebieską i czerwoną naklejką. Ale wracając do tego procesu, okazało się, że jego pracownicy pojawili się jako pełnomocnicy właścicielki tejże kamienicy u lokatorów. Lokatorzy byli zdumieni, ponieważ właścicielką była pani niezamężna, która zmarła w 65 roku i oni się nią opiekowali. Ona chciała im tę kamienicę zapisać. Tak jak zeznawali przed sądem, mówili, no ale kto za Gomułki chciał być właścicielem kamienicy. Więc przeszła pod zarząd PGM-u, tam oczywiście były też, potem jak się zaczęły ruchy z kamienicami, to byli informatorzy, którzy wyciągali informacje o kamienicach. Ale trafił się gość, pełnomocnik, zaczął tam rządzić się i pani rzekomo w Hamburgu mieszka jeszcze w 2002 roku. Miałaby wtedy 118 lat, ale to mniejsze. I była Żydówką, więc to jeszcze bardziej zdumiało, bo pochowana na cmentarzu rakowickim w grobowcu rodziców, katoliczka. Poszli do pani prokurator, a pani prokurator mówi, że oni nie są stroną w sprawie. Oni nie są stroną w sprawie, oni mogą zeznawać jako świadkowie, ale to nie dotyczy ich. Chyba że udowodni się, powiedzmy, przestępstwo. No, tak się szczęśliwie złożyło z tą kamienicą, że jedna z pań miała córkę w Hamburgu. Wobec tego, po ustaleniu adresu, gdzie mieszka ta właścicielka kamienicy, która udzieliła pełnomocnictwa i była Żydówką, zadano pytanie Bürgermeisterowi, czy taka osoba pojawiła się w Hamburgu. Więc odpowiedź była jednoznaczna. Nie pojawiła się w Hamburgu od 1945 roku. Przy tej ulicy nie ma posesji o takim numerze, więc to rozwiązało sprawę. Wynika z tego, że dla tych hochsztaplerów to nawet może być dopuszczalne jest takie zjawisko, że pani umrze, peregrynuje za światach i jak już pojawia się na świecie, to już ze zmienioną wiarą. No, sprawa zakończyła się w tym wypadku pomyślnie, ale ile takich przypadków było zakończonych niepomyślnie? Choćby sprawa na Gazowej teatru pani byłego kina Wisła, teatru pani Demarczyk. Dziękuję. Jeśli można, chciałem w tej sprawie jeszcze. Proszę bardzo. Ja w tej sprawie, bo dość istotne to były powiedziane rzeczy. Nie chcę swoich opinii wydawać, natomiast chciałem stwierdzić pewne fakty. Otóż, bo tu było powiedziane, że pan Balcerowicz schował dokumenty indemnizacyjne, tak oczywiście, mówię o układach tak. indemnizacyjnych. Otóż, proszę państwa, ja nie wiem, kto schował te dokumenty.
Wiem tylko tyle, że moi urzędnicy na przełomie 97 i 98 roku te dokumenty znaleźli w ministerstwie. Ale ministerstwo wówczas to była AWS, Akcja Wyborcza Solidarność. I myśmy się pytali ministerstwa o istnieniu takich dokumentów i to ministerstwo, urzędnicy tego ministerstwa nam odpowiedzieli, że nie ma, nie wiedzą o istnieniu takich dokumentów. Ci urzędnicy z mojego wydziału tam prawie 3 miesiące siedzieli w tym archiwum i grzebali, żeby znaleźć te układy indemnizacyjne. Jakby ich nie znaleźli, to i w Kongresie Stanów Zjednoczonych ich nie było prawdopodobnie. Wtedy nie było jeszcze tak zdigitalizowanych dokumentów. To była konsekwencja tego, co dalej nastąpiło. Ale wcale nie zarzucam Akcji Wyborczej Solidarność czy ówczesnemu ministrowi i tak dalej, że on to celowo zrobił. Prawdopodobnie ja tak zawsze miałem taką ocenę. W chwili, gdy państwo polskie podpisało te umowy indemnizacyjne, miały, powiedzmy, święty spokój, tam Stany Zjednoczone się odczepiły i tak dalej, czy tam Żydzi, mało ich to już interesowało, bo i tak wiedzieli, że tego nie oddadzą. Oni lekceważyli tą sprawę własności. Czyli nawet w wielu przypadkach, mimo że ktoś otrzymał odszkodowanie, to nie przepisywali nawet na własność państwa tego, że to kiedyś się zrobi w księgach wieczystych. I te dokumenty, po prostu te umowy indemnizacyjne, moim zdaniem, prawdopodobnie po prostu w końcówce lat 70. gdzieś tam zostały zwalone, niechlujnie, byle gdzie. Potem były lata 80., nikogo to kompletnie nie interesowało. Zaczęła się sprawa właśnie dopiero w połowie lat 90., kiedy ktoś i tak pamiętał o tych umowach indemnizacyjnych, bo nie ja. To mnie urzędnicy z magistratu powiedzieli, że takie muszą być i dlatego żeśmy zaczęli je szukać. W związku z tymi kamienicami, z tymi odzyskiwaniem i tak dalej, gdzie podejrzewaliśmy, że oni tam dostali odszkodowanie, nie? Ale nie wiem, kto zakopał te dokumenty, czy schował. Nie mam, ja nie słyszałem o tym, żeby czy Balcerowicz, czy ktoś inny. Zwykle jest tak, że jeżeli w tym wówczas nie miał nikt jakiegoś specjalnego interesu, bo w 80-tych, 70-tych nikt nie miał interesu. I tak one były nieważne, władza robiła co chciała, prawda? Na początku lat 90-tych nikt tego dokładnie nawet nie pamiętał. To prawdopodobnie niechlujstwo, bałagan i głupota spowodowały, że one były zakopane, a ministerstwo, zmieniały się te ministerstwa. No przed AWS też nie wiedzieli, gdzie takie dokumenty, tam 200 tysięcy ton akt dokumentów. No moi ludzie 3 miesiące siedzieli, grzebali w dokumentach, no po prostu, żeby to takie coś przypadkowo nawet znaleźli, szczerze powiedziawszy. No. Także ja bym był ostrożny z rzucaniem takich imiennych oskarżeń o coś konkretnego, bo nie zawsze tak jest. To mam takie doświadczenie życiowe, że nie musi tak być, chyba że są jakieś fakty, które ja nie znam. Wywiad wojskowy PRL-owski dysponował wiedzą na temat roszczeń majątkowych dość sporą i tą wiedzą nie podzielił się, ale kiedy powstawały samorządy, czyli w 90 roku, obowiązkiem ministra finansów było przekazać gminom wszelkie informacje dotyczące spraw własnościowych, które przechodzą pod zarząd samorządów. A więc chociażby przez zaniechanie odpowiada za to Leszek Balcerowicz. No, jeżeli można. Ja nie jestem wiernikiem Leszka Balcerowicza, ale jeszcze raz powtarzam, wówczas był taki, no nie chcę używać słowa tego na B, użyję słowa na B, bałagan, niech będzie, ale o mnie miałem inne słowo na myśli. Takie, że każdy minister, który przyszedł, nowy urzędnik i tak dalej, naprawdę nie miał najmniejszej szansy znalezienia czegoś z dawnych lat, no po prostu w tych dokumentach. To są tysiące ton dokumentów, proszę mi wierzyć. No. Proszę pana, pan się tłumaczy, a ludzie cierpią. Tyle tylko powiem. Ludzie nie mają gdzie mieszkać. Jeżeli można, proszę iść na Kazimierz, jest pusty. Ciemno w oknach. Wie pani co, ja się nie tłumaczę, to ja znalazłem te... Proszę pani, to ja znalazłem te umowy indemnizacyjne. Natomiast ja mówię o wcześniejszych latach, kiedy ja w polityce nie funkcjonowałem, ani nie wiedziałem nawet do końca, kto to był Balcerowicz w 90 roku. Ja tylko moją swoją ocenę mówię, co mogło się wydarzyć w tym 90 roku. No, może było tak, jak mówiłem, może było kompletnie inaczej, no być może, ale jest duża szansa, że to jest po prostu kompletny bałagan. Proszę państwa, my tutaj mówimy tylko o umowie indemnizacyjnej i skupiamy się na umowie ze Stanami Zjednoczonymi. Tych umów było 12. Były podpisane i od 41. Pierwsi z taką umową i warunkiem wystąpili Francuzi i Anglicy, żądając zresztą zwrotu pożyczek, które pożyczały do rządowi na emigracji.
I proszę Państwa, żeby wyjaśnić sprawę Francji pokrótce, bo tam był jeszcze z Luksemburga, Szwecji i tak dalej, praktycznie poza Austrią, bo Austria była wyłączona i były wyłączone Niemcy, jedne i drugie. I proszę Państwa, te umowy przychodziły dokładne adresy i były rozsyłane do urzędów, jeszcze wtedy były, zanim samorządy były województwa tam. I sytuacja była taka, że urzędnicy nie bardzo wiedzieli, co z tym zrobić, a to, co pan Żółtek powiedział, niechlujstwo urzędników, nikomu do głowy nie przychodziło w latach 50. i 60., kiedy kończyły się umowy z Francją czy ze Szwecją, żeby po prostu robić jakiś porządek w księgach wieczystych, przecież wszystko miało być państwowe. W związku z tym zaniechania urzędników, do tego dochodzą jeszcze z centralnych władz celowe chowanie dokumentu, bo ja rozmawiałem, moim dobrym kolegą jest Krzysiek Pakoński, wiceprezydent, mówi, że znajdowano dokumenty nie tylko w Ministerstwie Finansów, ale dokumenty indemnizacyjne znajdowano w Ministerstwie Sportu. Były po prostu rozsyłane i siane, gdzie Bóg da. Nie sądzę, że to był przypadek. Jestem głęboko przekonany, że działały grupy ludzi, które nie były zainteresowane rozwiązaniem czy zamknięciem tej sprawy. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedna informacja. Jedna uwaga. Leszek Balcerowicz o niczym nie wiedział. O aferze alkoholowej nie wiedział. O FOZie nie wiedział. O umowach indemnizacyjnych nie wiedział. O niczym nie wiedział. Ten geniusz ekonomii. To wiele wrażenia. Jeszcze jedno pytanie, bo to pan bardzo długo czeka i się zgłasza. No tak. Musi odejść. Naród, to nie tylko nasz, ale inne narody na świecie, są niszczone na wiele sposobów, o których jakby rozpatrywać każdy z osobna, to jest, każdy jest bardzo emocjonujący i można stracić całe życie, nie tylko swoje, ale i innych, na emocjonowanie się nad każdym z osobna. Czyli można by to podzielić na, są niszczone na sposób duchowy i materialny. Jeżeli by spróbować któremuś się przeciwstawić, jakąś rozwiązanie znaleźć, to na przykład sposobowi materialnemu, gdzie w każdym kolejnym pokoleniu, w każdym stuleciu przychodzi jakiś okupant, czy jak nazywać tą warstwę taką pseudorządzącą, który wywłaszcza na różne sposoby, zgodnie z duchem obecnego czasu. Dodatkowo Polacy są domordowani w jednych dziesięcioleciach, w innych zniechęcani do posiadania dzieci. I tak samo dochód Polakom jest odbierany i uniemożliwiany. Można byłoby na przykład zastosować rozwiązanie, które by tak przecinało mieczem ten węzeł gordyjski. I na przykład, tak jak się ściąga podatek od dochodu, to zamiast zastąpić, to podatków jest sporo, podatkiem od wartości nieruchomości. W ten sposób złodziej, który wywłaszcza tych ludzi, traci możliwość korzystania z łupu, bo jeżeli on ma, dajmy na to 2, 3, 5 promili wartości nieruchomości płacić, no to automatycznie ma mniejszy pociąg do tego. Oczywiście tutaj się pojawia obawa, że ludzie byliby wywłaszczeni czy coś, no to trzeba byłoby przyznać na każdego mieszkańca tam kwotę jakąś wolną od podatku, dajmy na to 300 tysięcy złotych i się pojawia zachęta do posiadania dzieci. Mam dużo dzieci, nie płacę podatku od nieruchomości. I czy właśnie zamiast zastanawiać się nad każdą krzywdą, która nam się dzieje, nie powinniśmy znajdować rozwiązań i wystawiać ich naprzeciw temu złu, które nas dotyka. Proszę pana, pan ma rację. Taką odpowiedzią powinny być rozwiązania systemowe bez narzekania. To oczywiście nic dobrego się nie narodzi, ani też nie przybędzie nam siły, ani bogactwa. Tak, natomiast pytanie, jakie trzeba postawić, to w jakim kierunku te rozwiązania systemowe powinny pójść. No i tu jest ogromna przestrzeń, która się nazywa polityką, bo polityka między innymi dotyczy wyboru ideologii. Co mam na myśli? Proszę Państwa, gdybyśmy wszystkich tych posłów, którzy zostali wybrani teraz, złapali i zamknęli go chociażby w tej sali i powiedzieli tak, nie wypuścimy Was nawet do toalety, dopóki nam nie odpowiecie na jedno pytanie.
A pytanie jest proste. Czy chcecie, żeby w Polsce był dobrobyt? No to każdy odpowie, że chce. Nawet jak nie chce, to ze strachu się nie przyzna, prawda? Zatem wszyscy chcą tego samego. No to o co u diabła się mało nie pozabijają? Ano, to tam o wiele rzeczy, kto tam, bo licytują się na różnice łajdactwa i tak dalej. Ale jeden spór jest interesujący. Bo oni mogą powiedzieć tak, jedna grupa, na przykład pan Czarzasty, o, jeszcze lepiej pan Zandberg. Prawdziwy, dobrobyt, ja chcę, żeby był dobrobyt, ale dobrobyt będzie wtedy, jak całą własność skupi w swoim ręku państwo, jak państwo każdemu powie, co ma robić odtąd dotąd, to będzie porządek, będzie dobrobyt. I podzielić. A inni, na przykład jakiś tam poseł Konfederacji, uważa, no nie, tam kolega Mikke na przykład, no nie, takiego, tak, nic, to żadnego dobrobytu nie będzie, tylko trzeba upowszechnić własność prywatną. Państwo nie powinno się wtrącać właścicielom, w jaki sposób swoją własnością zarządzają, wszystko jedno, czy to jest kawałek pola, czy przedsiębiorstwo, czy bank i tak dalej. Natomiast państwo powinno stworzyć prawa proste i zrozumiałe dla każdego, które by się nie zmieniały co pół roku i pilnować, żeby były przestrzegane, łapać złodziei, wieszać bandytów, no i wtedy będzie dobrobyt. Problem polega na tym, że tych dwóch rozwiązań systemowych nie można zastosować jednocześnie, bo one się wykluczają nawzajem. I po to wybory, jeśli się odbywają, to tylko dlatego mają sens, żeby ci, którzy do tych wyborów stają, przedstawili nam, jaką metodę osiągania dobrobytu oni wybierają, jaką uważają za najlepszą. I my powinniśmy między tymi metodami wybrać. My. Ale widzimy, że nikt nam takiego wyboru rozwiązań systemowych nie zaproponował. Co robiły główne ugrupowania, które tam, że tak powiem, się rozparły na politycznej scenie? Licytowały się o to, które z nich wyda więcej naszych pieniędzy. Oni na nas chcieli wydać, ale nie pozwoliliby nam, żebyśmy my to na siebie wydali. Nie, oni muszą na nas wydać. No i tam no, tylko Konfederacja tam się odróżniała, bo ona zresztą z tego powodu była uważana za wroga. Przez te wszystkie, no pan Czarzasty powiedział, że się boi Konfederacji, bo tam są tacy ludzie, którzy wieszali portrety europosłów i palili kukły. No może są tam tacy ludzie, ale wśród protoplastów ideowych pana Czarzastego byli ludzie, którzy wieszali, ale nie portrety, tylko ludzi. I nie kukły palili, tylko ludzi. Bo tak jak mówiłem, Józef Stalin i Hitler to byli przedstawiciele dwóch radykalnych nurtów socjalizmu. Więc powinien trochę więcej skromności, ale gdzie mu tam skromności, prawda? Nie można od niego skromności wymagać. Proszę Państwa, więc dlatego tu Pan ma rację, że potrzebne są rozwiązania systemowe, ale to część winy za to, że ich nie ma, to spada na nas. Bo jak myśmy się w ciągu tych 30 lat zachowali? Kogo myśmy popierali, żeby był prawodawcą, żeby nas reprezentował. Bo przypomnę, nie, że tam nie wchodzi w szczegóły. Dwukrotnie prezydentem Polski był Aleksander Kwaśniewski. I to nie, że tam jacyś sołdaci stali nad każdym z pistoletem i mówili, jak to głosuj na Kwaśniewskiego, bo jak nie, to cię zastrzelę. Nie. Bo pan Aleksander nosił garnitury, mówił językami i tak dalej. Ja uważam, że to było, ten człowiek był największym nieszczęściem dla Polski. No ale to myśmy go wybrali. Co więcej, tu przypomnę, w Krakowie została wybrana na prawodawcę
osoba legitymująca się dokumentami wystawionymi na nazwisko Anna Grodzka. Jedynym tytułem, żeby została prawodawcą, były opowieści, że w Bangkoku wyharatała sobie klejnoty. Nikt nawet tego nie sprawdził. To inna rzecz, że to musiałby być... Brawo Kraków! Brawo Kraków! Musiałby mieć odwagę desperata ten człowiek, ale to nie wykładam, nikt tego nie sprawdził. I takie osoby wysuwamy, na, nie pamiętam ile ta osoba legitymująca się dokumentami i tak dalej otrzyma głosów, ale ktoś na nią... Proszę? 18 tysięcy. No to 18 tysięcy, 18 tysięcy ludzi oddało, bo no to proszę Państwa, jeżeli będziemy tak lekkomyślnie postępowali, to się potem nie dziwmy. To się potem nie dziwmy i nie narzekajmy, bo jak sobie... To Winston Churchill zwrócił uwagę, że naród polski jest lekkomyślny. Wiedział, co mówi, bo najlepszym dowodem naszej lekkomyślności to było to, żeśmy jemu zaufali. On wiedział, co mówi, ale no, musimy się z tej lekkomyślności jakoś otrząsnąć, bo jeżeli się nie otrząśniemy, no to będziemy mieli taką sytuację, bo nikt się o nas nie zatroszczy, jeśli nie zrobimy tego sami. Żadni umiłowani przywódcy się o nas nie zatroszczą, bo oni się, mówię, licytują między sobą, kto wyda więcej naszych pieniędzy. To musi nam najpierw odebrać, żeby tam pobywać. I dlatego powinniśmy do tych spraw, do polityki podchodzić, bo polityka każdego dogoni. Tak jak karabin maszynowy każdego uchodźcę dogoni, to tu polityka każdego obywatela dogoni. I on powinien mieć o tym, znaczy zdawać sobie sprawę z tego, to po pierwsze, a po drugie mieć jakieś wyobrażenie o tym, czego właściwie chce. Czego właściwie chce. A i tak uderzmy się w piersi, gdyby w tej chwili powiedzmy, że niebo się otworzyło i Pan Bóg powiedział, słuchajcie, o tu w tej sali jak jesteście, to ja wam władzę daję. Rządźcie Polską od jutra. To co byśmy zrobili? No, pokłócilibyśmy się strasznie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy. Stanisław Gratkiewicz, Witold Gadowski, Ireneusz Lisak, Stanisław Brzuszek. Zapraszamy także, szanowni Państwo, jutro spotkanie ze Stanisławem Michalczykiem, stoisko C24. Marcin Rola, kłaniam się bardzo nisko. Dobrej nocy. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy także widzom Bramy 24. Wspierajcie niezależne media, bo dzięki wam takie debaty mogą się odbywać. Dziękujemy. Dobranoc. Dziękujemy serdecznie.